Nauka to jest szukanie zadawania pytań, prawda? Ale do stołu, to się powiedział, ale do stołu udaje się zawsze gotowe odpowiedzi, prawda? Więc coś tutaj nie działa. Więc oczywiście każdy z nas, który pewne problemy stawia, które w jakiś sposób go inspirują, nie może poprzedzać na stawianiu pytań, ale też no, poszukiwania pewnych konkretnych odpowiedzi, do których no, nauczanie czy aktualnego papieża, czy poprzedniego, czy to, co jest dziedzictwem Soboru, nas ma inspirować i wskazywać pewne drogi rozwoju. Co jeszcze? Te jakieś refleksje zwróciły Państwo. Proszę bardzo, ksiądz dyrektor. Chcę powiedzieć, że nie bardzo tutaj zręcznie mówić, patrząc na ekran, dobrze. Wczoraj uczestniczyłem w takim spotkaniu Towarzystwa Familiologów w Łomiankach. Tam ma siedzibę swoją Wydział Studiów nad Rodziną. I słuchałem wypowiedzi między innymi księdza biskupa Stefanka, który wspomniał o swoich doświadczeniach związanych z pracą razem z parlamentem polskim ileś tam lat wcześniej i obecnie. Wcześniej mówił, ci parlamenci przychodzili do teologów i pytali go się, jak to wygląda, na czym to polega, gdzie jest problem. Pytali się o jakieś rozstrzygnięcia filozoficzne, czy jakieś prądy, czy też pytali się o stanowisko Kościoła, to dogmatyczne, ale też i duszpasterskie. Mówi, że ostatnio bez sensu nawet byłoby chodzić tam w tych kuluarach naszego parlamentu, ponieważ tam nikt nikogo o nic nie pyta. Zasadniczym problemem tychże ludzi, którzy będą decydować i decydują o nas wszystkich, bo myśmy ich wybrali. Przede wszystkim ci ludzie się martwią, jak zdobyć popularność, żeby nie stracić głosów i jak głosować, żeby być w następnych wyborach pierwszym na liście. Więc następuje w rzeczywistości właśnie takie wielkie zamieszanie. Ja myślę, że teologia, a szczególnie teolodzy już, powinni zrobić wielki wysiłek i to szybki wysiłek, dlatego że bardzo szybko ta myśl i społeczna, i polityczna, a w tym wypadku nazwijmy to i religijna, rozmywa się. Wydaje nam się, że wszystko jest rozstrzygnięte z punktu widzenia i Soboru, i dokumentów Jana Pawła II, obecnego papieża, że wszystko jest jasne, oczywiste. Okazuje się, że to nie dociera, więc naszą, prawda, właściwie rolą i funkcją jest nie tylko analizować, przedstawiać, można powiedzieć, tłumaczyć współczesnemu światu, sobie również, bo my jesteśmy współczesnym światem, ale innym, jak rozumieć objawienie Boże, jak w tym objawieniu znaleźć swoje miejsce. Natomiast trzeba też się spieszyć, że chyba tutaj duszpasterzy mają taką świadomość wszyscy, że świat już nie idzie innym torem. To jest tak jakaś, można powiedzieć, rzeka, ale rozumiana całkiem od oceanu. Każdy się rozchodzi i w tym rozchodzeniu się nie ma właśnie punktu zbornego. Tak jak drzewo, kiedy obserwujemy od pnia, rozchodzi się. A w tym wszystkim najbardziej no, tutaj dominuje i pomaga internet, który jest no, taką wielką siłą zwrotną. Każdy chce, szuka tego pnia, ale każdy pędzi swoją drogą. Ja myślę, że to jest ta perspektywa najbliższa Kościoła i chyba perspektywa drugiego Soboru, który musi być. Dziękuję. Dziękuję się doktorowi. Mam tu skojarzenie z tym, co zostało powiedziane w kontekście książki już chyba klasycznej od kilku lat. Pana Tadeusza Karłowicza, który mówi, że nasze czasy są bardzo oryginalnymi, które porównuje on do sytuacji czasów ojców,
w tym względzie, że chrześcijaństwo przestało być jedynym i dominującym punktem odniesienia. Jest jakby jedną z wielu propozycji realizacji życia, bardzo kolorowej i proponującym często odległe od niego sposoby patrzenia na rzeczywistość. Więc tym bardziej pytanie o język, prawda, w którym teologia ma się prawda, posługiwać, tudzież pytanie o miejsce, czy sposób realizacji misji powołania, która sobie stawia, prawda? Czyli jest ona dzisiaj ancilla ekonomię, czy ideologię, czy może eklezję, prawda? Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. No tak, może właśnie, że chrześcijanie w pierwszych wieków oni byli absolutnie przekonani, że to nie ma innej drogi, prawda? I nawet dzisiaj, myśląc o sobie, ale też pewnie o nas tutaj będących, trzeba mieć takie przekonanie w sercu, że naprawdę my nie wychodzimy z czymś, co jest jednym z wielu, chociaż funkcjonuje, ale to jest jedyne słuszne. Więc jakby z tej perspektywy pewna moc teologii będzie wychodzić. Przepraszam. Przepraszam na założenie soboru, tak, że jest to życie ornamentu i kwestia uciszenia tego, co jest dla nas istotne, właśnie w Ewangelii. Wydaje się, że nieustannie jest po prostu stawianie sobie tego pytania o cel, tak? Jaki jest cel to robi? Czemu ona ma służyć? I tutaj też to pytanie, które było stawiane, na przykład, czy teologowie mają słuchać magisterium? Wydaje mi się, że tutaj na przykład odpowiedź na to pytanie, trzeba zauważyć, że i magisterium, tak, i teologowie są teologami, tak? Więc na pewno to, na co mówi Sobór, ja może nie wybrzmiało to jeszcze, pewnej otwartości, do otwartości jesteśmy zapisani jako teolodzy, tak, my wewnątrz też, tak powiem, Kościoła, żeby słuchać siebie, żeby dialog zawsze był oparty na prawdzie, tej objawionej, to jest, tak powiem, też jakoś cel do tego, żeby osiągnąć pewne no, zamierzenia też ewangeliczne w tym świecie. No i nie możemy też zapominać, że właśnie jako teologowie jesteśmy na pewno też ograniczeni tym, co mamy, ale jesteśmy pewną całością, tak? I są tacy ludzie, którzy w teologii będą stali przy drzwiach i będą pilnowali tego, żeby coś się nie wkradło i są tacy potrzebni. Są tacy, którzy mogą być takimi organizacjami, ale też na pewno w takim posłuszeństwie gdzieś tam kościoła i z pokorą wielką. No bo to są też te drogi, które Pan Bóg, że powiem, jakoś otwiera i na pewno nie możemy go ograniczać w tym, żeby gdzieś tam dochodzić do prawdy. Ale pytanie o cel musi być nieustannie sobie stawiane. Myślę, że to jest pewna analogia do tego, co mówił ksiądz dyrektor. Aczkolwiek tutaj mówiąc o parlamentarzystach, to pytanie można postawić o teologa, prawda? Po co, czy jaki jest cel tworzenia pewnych idei? Czy chodzi o to, że chcę stworzyć coś, co jest oryginalne, obrazoburcze i sprzedać książkę, żeby mnie wybrali, prawda? Czy też kieruje się pewnym dobrem Kościoła, miłością, no chęcią no, jakiejś akomodacji pewnych praw w sposób nowy, świeży, inspirujący? Czy coś jeszcze? Ja myślę, że teologia, podobnie jak filozofia, przeżywa dzisiaj ogromny kryzys i tego doświadczamy wszyscy. Ten kryzys jest także obecny na różnych instytutach i fakultetach kościelnych w całej Europie. Ale tak, teologia, która jest zakorzeniona dzisiaj w tej krainie Persikoli, jak to się mówi ksiądz Szymi, wydaje mi się, że ona dzisiaj potrzebuje takiego mocnego odniesienia i zmiany mówienia o teologii, pewnej promocji nad teologii, bo dzisiaj to zauważamy, że pewne normy, nasz język często jest niezrozumiany przez współczesnych. I pewnie potrzeba tego, co mówił też Hans Waldenfels, tej teologii kontekstualnej, tej teologii, która staje w progu domu, że z jednej strony moja noga jest w tym świecie, ja widzę ten świat, te wszystkie problemy, a z drugiej też strony mam całe bogactwo teologicznego domu i różnych dziedzin teologicznych, po to, żeby odpowiadać temu światu. I to jest chyba, tak jak tutaj też wybrzmiało to mocno, cały czas w tym duchu ojców Kościoła, tej bardziej wiarygodności chrześcijaństwa, apologetyki bardziej dzisiaj. I o tym chyba trzeba ciągle tu mówić, to jest ta promocja wiary, odnowy wiary, bo Sobór Watykański nam tak bardzo wiele zostawił różnych elementów,
są ciekawe rzeczy i wizualizacje i różne materiały. Można by to zobaczyć, jak dokumenty soborowe są przedstawione, że sercem tutaj mamy konstytucję. To jest konstytucja Sacrosanctum Concilium i Dei Verbum. To jest to, co najważniejsze. Liturgia, przede wszystkim objawienie liturgia. Dalej te dwie konstytucje, które mówią o Kościele w świecie współczesnym, konstytucja dogmatyczna. I później mamy te trzy rodzaje relacji. Relacja do ludzi Boga, biskupi, formacja kapłańska i tak dalej. Relacje zewnętrzne, to jest to, co było chociażby powiedziane o wolności religijnej tutaj, czy ekumenizmie. I wreszcie misja. To są te wszystkie inne pozostałe rzeczy. I to wszystko mamy, ale teraz ważne jest to, jak o tym mówić, jak to przekazać. I przede wszystkim chyba ważne jest w tym wszystkim same świadectwo chrześcijan. Bo brak tego świadectwa i brak życia też na co dzień, ono się przekłada z tym, że ta teologia staje się zupełnie niezrozumiała i nieadekwatna i nieprzystająca w ogóle do tego. Powiedziałbym coś, znowu przywołując już cytowanego przez mnie profesora Wolniewicza, filozof zawsze przemawia na końcu. I tu mamy pewne podsumowanie chyba pewnych kwestii, które tu zostały powiedziane. A mam wrażenie, biorąc pod uwagę to, co tu jeszcze usłyszymy, że kategoria pewnego kontekstualnego spojrzenia na rzeczywistość Soboru dokona się w kolejnych, powiedzielibyśmy, referatach, jako że one będą tutaj aspekt bardziej prakseologiczny, dlatego że mówimy tutaj o kategorii pewnych relacji teologii i innych nauk oraz problemu jakże aktualnego, czyli kwestii nowej ewangelizacji w kontekście Soboru. Myślę, że pewne jeszcze dopowiedzenia usłyszymy w czasie dalszych naszych obrad. Tymczasem tutaj w tej chwili zaprosić wszystkich na kawę tutaj w naszej stołówce i ogłaszamy przerwę do godziny 12:30. Dziękuję bardzo za uwagę. Spotykamy się po przerwie. Którego już inne teraz słyszeliśmy. Czyli dalsza część teologii i inne nauki po Soborze Watykańskim II, a potem Sobór Watykański II i nowa ewangelizacja. Zapraszam księdza Marcina Kosowskiego, który wygłosi referat Człowiek jest pierwszą wysłową drogą Kościoła w Jana Pawła II. Interdyscyplinarność teologii, psychologii i filozofii w służbie rozumienia wiary i życia wiarą. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, szczęść Boże Państwu. Temat mojego referatu brzmi, jak można zauważyć już na prezentacji, interdyscyplinarność teologii, psychologii i filozofii w służbie rozumienia wiary i życia wiary. Temat jest inspirowany cytatem z encykliki papieskiej Redemptor Hominis. Ci, której rzecz ujmując z punktu 14 tego dokumentu papieskiego, człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła. Tematu podjąłem się ze względu na moje osobiste zainteresowanie myślą antropologiczną Karola Wojtyły, jeszcze z czasów seminaryjnych, a także ze względu na to, że w swojej pracy i duszpasterskiej, początkującej naukowej, staram się łączyć elementy właśnie tych wspomnianych tutaj dwóch, trzech dziedzin, a w sposób szczególny dwóch, teologii i psychologii. W aspekcie i prac badawczych, naukowych i w aspekcie działalności duszpastersko-poradniczej, tak bym to określił. Słowem kluczem referatu jest tutaj interdyscyplinarność. Jak podpowiada słownik języka polskiego, interdyscyplinarny to łączący dwie dziedziny, także skupiający w sobie naukowców i dorobek naukowy z kilku nauk. Na podstawie tej definicji można powiedzieć, że taka interdyscyplinarność wydaje się szczególnie potrzebna we współczesnym świecie, jeśli chodzi o nauki w ogóle i nauki społeczne i humanistyczne w szczególności. Dlatego, że centrum zainteresowania tych nauk jest człowiek. Z jednej strony samo życie weryfikuje, że trzeba spojrzeć na człowieka z wielu różnych perspektyw. Tak jest po prostu w naszej egzystencji codziennej. Ale z drugiej strony, jeśli chcemy podjąć taką systematyczną refleksję, naukową refleksję, to potrzeba właśnie takiego systematycznego spojrzenia interdyscyplinarnego. Stawiam taką tezę tutaj, że właśnie interdyscyplinarność staje się głównym wyzwaniem dla teologii dzisiaj. Może szczególnie dla teologii. I że ta interdyscyplinarność do końca w teologii nie jest doceniona. A jeśli jest to bardziej w ramach teorii niż praktyki.
Jak powiedziałem, papież Jan Paweł II w encyklice Redemptor Hominis podkreślił, że człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła. Dlatego trzeba umieć spojrzeć na tego człowieka z różnych punktów widzenia. I ta myśl towarzyszyła Karolowi Wojtyle, Janowi Pawłowi II od samego początku jego działalności, zarówno duszpasterskiej, jak i jego działalności naukowej. Także ta myśl przyświecała co najmniej kilku jego wystąpieniom w czasie Soboru Watykańskiego II. Chciałem zaprezentować jedno z takich wystąpień. Jest to przemówienie w imieniu Episkopatu Polski na temat Kościoła w świecie współczesnym na sesji z roku 1964 roku. To oczywiście tylko fragment i wyjątek. Cały oczywiście referat jest tylko dotknięciem punktowym pewnych zagadnień. Mam nadzieję, że też jakimś takim punktem zapalnym do dalszej refleksji i badań. W przedłożonym tekście mówił Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Kościół świat poucza. Pouczając jednak, stawia się tym samym ponad światem i żąda okazywania sobie posłuszeństwa. W schemacie 13, bo do tego dotyczyła właśnie ta wypowiedź, należałoby przemawiać w taki sposób, aby świat zobaczył, że nie tylko pouczamy go w sposób autorytatywny, ale równocześnie poszukujemy z nim prawdziwych i sprawiedliwych rozwiązań trudnych problemów życia ludzkiego. Później mówi o tym, że potrzebny jest właśnie dialog pomiędzy różnymi punktami widzenia i kończy tą swoją refleksję dość mocnym stwierdzeniem: strzeżmy się zatem, aby nasz schemat nie stał się monologiem. Można z tego wnioskować, że pisze, kreśli w tej wypowiedzi Karol Wojtyła taką wizję właśnie teologii podejmującej szeroki dialog. Świadomy swojej tożsamości, ale jednak podejmujący bardzo szeroki dialog z całym ówczesnym światem. Już jako papież Jan Paweł II w kilku co najmniej miejscach swojego papieskiego nauczania wyraził się dość jasno na ten temat, że teologia musi dzisiaj współdziałać z różnymi naukami, tu m.in. Gaudium et Spes. Nowsze bowiem badania i odkrycia w dziedzinie nauk ścisłych oraz historii i filozofii nasuwają nowe zagadnienia, które niosą ze sobą życiowe konsekwencje, a także domagają się nowych dociekań od teologów. W duszpasterstwie należy uwzględniać i dostosować w dostatecznej mierze nie tylko zasady teologiczne, lecz także zdobycze nauk świeckich, zwłaszcza psychologii i socjologii, tak żeby również i wiernych prowadzić do rzetelnego i dojrzalszego życia wiary. I druga wypowiedź to wypowiedź Doroty Rzymskiej z 1987 roku. Należy, dosyć mocna w swojej wymowie i treści, należy docenić dorobek współczesnej psychologii w zakresie wyjaśnienia świadomych i nieświadomych procesów psychicznych w człowieku. Nie budzi wątpliwości twierdzenie, że pogłębiona znajomość teorii psychologicznych ułatwia ocenę ludzkiej odpowiedzi na Boże powołanie w sposób bardziej precyzyjny i zróżnicowany niż na płaszczyźnie filozoficznej czy teologicznej. To jest dość mocna wypowiedź, jakby w tym kontekście bardzo podkreślająca znaczenie akurat psychologii. Że w pewnych wymiarach może bardziej pomóc w rozumieniu, proszę zauważyć, rzeczywistości teologicznej niż sama teologia. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Może pomóc w zrozumieniu rzeczywistości teologicznej, jak jest Boże powołanie, bardziej niż sama teologia. To wypowiedź z 1987 roku. Dlatego celem referatu są dwie rzeczy. W dużym skrócie interdyscyplinarność teologii, psychologii i filozofii w myśli Karola Wojtyły, Jana Pawła II, taki krótki, punktowy przegląd najważniejszych rzeczy, można o tym by prowadzić pewnie cały wykład. No i interdyscyplinarność tych trzech dziedzin jako współczesny postulat po Soborze Watykańskim II, cały czas obecny postulat naukowy i pastoralny. Część pierwsza. Oczywiście, że ta interdyscyplinarność u Jana Pawła II ma też związek z jego biografią, która można powiedzieć była taka interdyscyplinarna. Począwszy od tych humanistycznych zainteresowań, doświadczeń teatralnych, od fascynacją polonistyką, jak wiemy, zakończona tylko jednym rokiem studiowania tejże dziedziny, seminarium naukowe, więc pogłębiona systematyczna nauka teologii, później studia w Polsce i za granicą, które na pewno przyniosły zetknięcie z różnymi prądami myślowymi ówczesnego świata. Także pastoralne inicjatywy, bardzo osławione przecież wyprawy na kajakach, w czasie których też prowadzone były dyskusje teologiczne. No i wreszcie jako papież, różne jego wysiłki, by dotrzeć do różnych kultów, do różnych dziedzin, posłuchać ludzi różnych punktów widzenia, czego mieliśmy przykład zarówno w modlitwach ekumenicznych, jak i w jego licznych podróżach apostolskich. Także taki rys interdyscyplinarny w ogóle można znaleźć w całej jego biografii, nie tylko w dorobku naukowym czy w jakimś wypowiedziach papieskich. W jednym z bardziej znanych dzieł filozoficznych Karola Wojtyły, opublikowanym w 1969 roku, mianowicie w studium Osoba i Czyn, mamy do czynienia z bardzo wszechstronnym podejściem do tematu antropologii człowieka.
jak Państwu się wyświetliły takie podstawowe pojęcia, słowa klucze ujęte w tej książce, to z samych tych pojęć można wywnioskować, że nie zamykają się one w jednej dziedzinie naukowej. I tak też jest książka potraktowana. Tadeusz Styczeń, komentując to, znany myślę wielu albo wszystkim komentator antropologii Karola Wojtyły, pisze tak, że właśnie dzięki tej specyficznej metodzie, jaką Wojtyła używa w swoich pracach naukowych, na płaszczyźnie doświadczenia człowieka spotkać się mogą zasadniczo wszyscy ludzie. Niezależnie od skądinąd wyznawanych przez siebie poglądów filozoficznych czy religijnych. To jest rok 69, wydaje się, no postulat cały czas aktualny. Żeby mówić o zagadnieniach dla nas ważnych z punktu widzenia teologii takim językiem interdyscyplinarnym, żeby pomieścić się mogli w nim ludzie także na przykład niewierzący. Żebyśmy mieli do powiedzenia wszystko to, co jest istotą zagadnienia, a jednocześnie umieć to podjąć w dialogu z osobami choćby innych światopoglądów. I to jest obecna już osoba i czyn w tym studium Karola Wojtyły. Wybrane fragmenty tutaj ze studium Osoba i Czyn, jak Państwo wiecie, to ogromne studium, można by też mówić o nim godzinami. Chciałem zwrócić uwagę na specyficzną kategorię, która się pojawia w tej pracy, to jest autotranscendencja, przekraczanie samego siebie. O tyle jest to ciekawe, że to zagadnienie, które podejmowała już filozofia, którą Karol Wojtyła podjął w swojej pracy, jest dzisiaj jednym z bardzo często dyskutowanych zagadnień psychologicznych, troszkę z innego punktu widzenia. Ale między innymi używane jest takie narzędzie do badania wartości używanych w psychologii. Jest to kwestionariusz Schwarza i tam bada się różne wartości, z których później wydziela się między innymi wartości należące do kręgu, który Schwarz nazwał self-transcendence, czyli właśnie przekraczanie ja. Tak to zostało na język polski przetłumaczone. Można powiedzieć, że to jest to samo w zakresie leksykalnym, co autotranscendencja. Także te same pojęcia znajdujemy na gruncie Osoba i Czyn z 1969 roku i te same pojęcie znajduje się w zakresie również jednego nurtu psychologicznego badającego wartości współcześnie. Jest to bardzo znane narzędzie, bardzo znana teoria psychologiczna. Obecnie bardzo, bardzo dyskutowana. Następnym dziełem i zagadnieniem powiązanym z seksualnością, którą Jan Paweł II i naukowo, i pastoralnie zajmował się wielokrotnie, wielu komentatorów, zwłaszcza amerykańskich publikacji naukowych Jana Pawła II w tym zakresie pisze, że historia doceni papieża Jana Pawła II nie za, tutaj na przykład George Weigel pisał w ten sposób, nie za obaleniem muru berlińskiego i przyczynienie się w ogóle do upadku komunizmu, ale właśnie za tę teologię mówiącą o seksualności. I pierwszym takim systematycznym dziełem jest oczywiście Miłość i Odpowiedzialność, to jeszcze z czasów studiów lubelskich. Znowu wypisane kilka słów kluczy tego dzieła pokazuje, jak bardzo jest to dzieło bliskie nie tylko filozofii, szeroko pojętej antropologii i psychologii. Zresztą w samym dziele Jan Paweł II podejmuje zagadnienia, to są też lata 60., 70., kiedy zbierał materiały do tej pracy, podejmuje zagadnienia i wręcz opisuje tak swoje rozdziały jako psychologiczny aspekt miłości. Ostatnie zagadnienie dotyczy psychopatologii. Także widać, że Jan Paweł II starał się spojrzeć na te bardzo żywe kategorie dotyczące życia ludzi w sposób bardzo interdyscyplinarny, jednocześnie nie odrzucając bynajmniej punktu widzenia teologii, tylko podejmując szeroki dialog z innymi naukami. To znowu tutaj przykłady, fragmenty z Miłość i Odpowiedzialność, pokazujące, jak bardzo nie tylko teologicznie, ale i pozateologicznie, okołoteologicznie, podejmując dialog z innymi naukami, starał się podejmować tematy dotyczące choćby moralności, etyki seksualnej. Ostatnim takim elementem, mówię to wszystko oczywiście, widzą Państwo, w bardzo dużym skrócie, bo można by się było nad jedną tą kategorią zastanowić bardzo tylko szeroko i też by nie wystarczyło czasu. Jest też aspekt jego literatury, która też jest takim tworzywem, jak to literatura, widzianym z różnych punktów widzenia i wydobywającym to jego multiperspektywiczne spojrzenie na świat i na człowieka. Bo głównie w nurcie jego zainteresowań był jednak człowiek. Stąd to zdanie
chyba jest zrozumiałe, jak się prześledzi jego cały dorobek wcześniejszy naukowy, także literacki, że to zdanie z Werner Kompnis jest po prostu jakby uwieńczeniem całej jego drogi, także osobistej, jako kapłana, jako teologa, jako filozofa. Człowiek jest podstawowym kościołem. To są tylko przykłady, można by było mówić, ale to są dzieła, choćby te dwa ostatnie dramaty, które naprawdę w sposób bardzo, można powiedzieć, psychologiczny, oczywiście może nie w rozumieniu takiej systematycznej myśli antropologiczno-psychologicznej, są bardzo głębokim zastanowieniem przed sklepem jubilera nad sensem miłości, relacji kobieta-mężczyzna i promieniowanie ojcostwa. Ciągle obecny temat choćby psychologii ojca, obrazu ojca na wpływ na rozwój dziecka. I choćby jeden przykład tylko jego wierszy, którego nawet tytuł zaczerpnięty jest z dziedziny psychologii, schizotymik. To jeden z typów osobowości opisany m.in. przez Ernesta Kretschmera. A to tylko fragment, Państwo zapamiętają tytuł, to sięgną sobie w chwili wolnej, może w czasie świąt, między barszczem a łóżkami, po poezję Wojtyły, do czego serdecznie zapraszam. I druga część to interdyscyplinarność jako postulat naukowy i pastoralny. Tutaj też już tylko bardzo punktowo, skoro Jan Paweł II, Karol Wojtyła tak bardzo podkreślał tą interdyscyplinarność, a jednocześnie był takim stróżem teologii i wiary i nie przeszkadzało mu godzić jedno z drugim, wydaje się, że dzisiaj w XXI wieku jest bardzo słuszne, żeby teologia podjęła taki szeroki dialog także na płaszczyźnie języka, dlatego że bywa tak, że ten język w teologii staje się bardzo hermetyczny i często nie podejmuje, ja tak widzę właśnie łącząc te dwie dziedziny teologii i psychologii, nie podejmuje dialogu z sobą na niektórych dziedzinach, a szkoda. To skonfrontowanie języka teologii z językiem psychologii i współczesnej filozofii, także współczesnej myśli filozoficznej, mogłoby przynieść, myślę, ciekawy rezultat. Także w docieraniu do człowieka. Po drugie, coś, co ja nazywam uempirycznieniem teologii, ad intra et ad extra, to jest taki postulat, żeby na wydziałach psychologii było więcej projektów, badań, refleksji interdyscyplinarnych. Wykorzystujących, żeby nie byli ani o krok do tyłu za współczesnymi dokonaniami choćby medycyny, bioetyki i psychologii. Żeby były prowadzone takie interdyscyplinarne badania i projekty. Znam uczelnie, może Państwo też przecież, gdzie te katedry interdyscyplinarne powstają, tylko cały czas jest to bardziej, że teoria niż praktyka. To bardziej nazwa niż rzeczywiste działanie. I szkoda, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w kontekście tego, co pisał, co mówił Karol Wojtyła, odwołał się do tej wypowiedzi na Soborze Watykańskim II, żeby świat rozumiał, że my chcemy podjąć z nim dialog. Że mu czegoś nie narzucamy. My jesteśmy świadomi naszej prawdy, prawdy teologicznej, którą wierzymy i którą przekazujemy, ale chcemy pokazać światu, że podejmujemy z nim dialog. Podejmujemy dialog na płaszczyźnie naukowej, duszpasterskiej, nie narzucając, nie tworząc monologu, ale dialogu. No i właśnie jakby w ramach tego empirycznienia podejmować różne projekty interdyscyplinarne, jak wspomniałem o katedrach, interdyscyplinarnych projektach badawczych. Mam wrażenie, że na płaszczyźnie naukowej, a zwłaszcza teologii, tego jest jakby za mało. No i choćby konferencje interdyscyplinarne. No, to jest jedna rzecz, to jest postulat naukowy, a z drugiej strony jego zastosowanie pastoralne. I tutaj można by też mówić o bardzo wielu zastosowaniach pastoralnych, ale pokażę Państwu tylko trzy punkty, które myślę są dosyć zrozumiałe, że trzeba je dzisiaj wykorzystywać, ale też jeszcze nie doczekało się praktycznej do końca realizacji. Na płaszczyźnie choćby teologii duchowości. Myślałem o takich warsztatach psychologicznych dla księży, spowiedników i kierowników duchowych. Proszę zauważyć, że kierownictwo duchowe jest podobnym procesem jak proces terapeutyczny. Oczywiście nie ma zadania terapii, tak? To jest zupełnie inne zadanie, to trzeba oddzielić. Zresztą papież na też kładł nacisk, żeby spowiedź nie była psychoterapią, żeby kierownictwo duchowe, to są jednak inne rzeczy. Ale to nie oznacza, że na przykład prawa, jakie rządzą rozmową terapeutyczną, nie odbywają się tak samo w kierownictwie duchowym. Takie same mechanizmy obronne uruchamiają się w kierownictwie duchowym jak w psychoterapii. Takie same przeniesienia, przeciwprzeniesienia, takie same opory i takie same sposoby radzenia sobie z tym. Dlaczego kierownictwo duchowe nie mogłoby wykorzystać czegoś, co psychologia już dawno wypracowała w radzeniu sobie z oporem, to się nazywa oporem klienta, oporem na zmianę. Wydaje mi się, że tego jest ciągle za mało. I nie chodzi o to, żeby to zlać, żeby to było też jasne podkreślenie. Nie chodzi o to, żeby zlać, żeby teraz księża stali się jakimiś
pseudopsychoterapeutami, tylko żeby wykorzystać, wzajemnie się ubogacić tą wiedzę. Teologia pastoralna. W ogóle brakuje w Polsce, ja przynajmniej do tej pory nie spotkałem żadnego systematycznego opracowania psychologii pastoralnej. W sensie nawet pozycji naukowej. Nie ma czegoś takiego. Przynajmniej chyba, że jeśli Państwo zna, to będę wdzięczny za wskazanie, ale szukałem i nie znalazłem. To są wszystko jakieś przedruki, jakieś artykuły, tylko nie ma rzetelnego podręcznika psychologii pastoralnej. No i profesjonalne, z naciskiem na profesjonalne duszpasterstwo narzeczonych małżeństw. Także uwzględniające te aspekty psychologiczne, dlatego że wielu z nich w ogóle do tych aspektów gdzieś nie sięga. Podzielę się taką jedną refleksją, prowadząc właśnie taki blok zajęć psychologii małżeństwa. Z małżeństwami zrobiłem różne warsztaty, bo to w takiej formie warsztatowej wychodzi najlepiej, jeśli chodzi mówisz o psychologii, nie teoretycznie. I zrobiliśmy bardzo prosty na początku test wzajemnej znajomości. Kilku podstawowych zasad. To też jest bardzo taka ważna, na marginesie tylko wskazówka, że to też badania psychologiczne podpowiadają, że można się różnić zainteresowaniami. Ale jeśli chodzi o badania, to pokazują, że największą trwałość mają małżeństwa, które mają podobne wartości. Zainteresowania można mieć różne. To nie musi wpłynąć na nawet wpływa to ubogacająco. Nawet niektóre typy charakteru jest dobrze, jak się uzupełniają. Osobowość to jest co innego, można mówić godzinami. Ale wartości powinny być wspólne. I taki test wzajemnych wartości sobie zrobiliśmy i później prosiłem małżonków, żeby narzeczonych, żeby napisali na kartkę swoje refleksje, co im się podobało, co im się nie podobało, co zmienić. Zawsze staram się taką metodę prowadzić, żeby usłyszeć głos zwrotny od ludzi. Niektórzy z nich pisali, ponieważ to było akurat w tym bloku zajęć z narzeczonymi, to było spotkanie 7/10, zdaje się. I którzy napisali mi tak, chyba dwie były takie głosy, że szkoda, że ten test nie był na pierwszych zajęciach. Szkoda, że ten test nie był na pierwszych zajęciach. Można by było jeszcze wiele przemyśleć. I trzecia sprawa, katecheza. Tutaj brakuje choćby psychoanalitycznej analizy podręczników i programów. Ludzie w niektórych miejscach nie są one dostosowane do wieku rozwojowego dzieci, do wieku rozwojowego gimnazjalistów, do pewnych zagadnień, które się pojawiają w psychologii, co jest dawno już opisane w psychologii, psychologii rozwoju moralnego, to cały czas nie jest uwzględnione w podręcznikach psychologii. Podręcznika KTS, podręcznika teologii. No i też psychologiczne warsztaty dla katechetów. Myślę, że nie byłyby złym pomysłem. No i nowa ewangelizacja, to szeroko zagadnienie, które za chwilę będzie też prezentowane, więc już tylko tyle powiem, że w nowej ewangelizacji też bardzo ujawnia się, jak bardzo trzeba spojrzeć interdyscyplinarnie na człowieka. Tu choćby wypowiedź jednego z profesorów naszej uczelni właśnie na ten temat. Ponieważ już chyba zdaje się przekroczyłem o... Nie? Jeszcze mam 2 minuty. To jeszcze możemy wrócić do tego cytatu. To na podsumowanie, żeby te 2 minuty wykorzystać, chciałbym powiedzieć tak, bo na czym mi zależało, to jest takie punktowe dotknięcie wielu tematów. Po pierwsze, żeby interdyscyplinarność, która jest obecna w myśli Soboru Watykańskiego II, a to jest jakiś temat też tej konferencji, w dorobku naukowym i pastoralnym Karola Wojtyły Jana Pawła II, jest wciąż aktualnym postulatem. Nic się nie zmieniło po tych 40 latach. Mam wrażenie, że to, co papież w jakiś sposób zaczął, nie do końca jest jeszcze kontynuowane i staje się nadal wyzwaniem zarówno naukowym, jak i duszpasterskim w Kościele trzeciego tysiąclecia. Jestem też ciekawy, czy macie Państwo, czy księża też tu obecni, czy panie tutaj obecne, panowie, macie też takie same zdanie, może się nie zgadzacie. Właśnie interdyscyplinarność polega na tym, żeby był dialog w tym. Może jest za dużo, ktoś powie właśnie psychologii we współczesnej teologii. Nie wiem. Moje zdanie jest takie. Chciałem to w taki sposób przedstawić i jestem otwarty na dyskusję w tym względzie. Po drugie, że wydają się niezbędne dalsze analizy oczywiście w tym zakresie, zwłaszcza projekty badawcze, to zawsze taki wdzięczny postulat na koniec każdego referatu. No i trzecia rzecz, że interdyscyplinarność powinna być rozumiana nie tylko jako imperatyw, jako coś, co musi być konieczne dla teologii, coś zło konieczne, które musimy po prostu wykorzystać, ale jako szansa rozwojowa dla teologii. Jako szansa rozwojowa dla teologii. I to w 2 punktach, skoro jeszcze tą minutkę wykorzystam, to już tego nie zapisałem, ale wydaje mi się to pod względem naukowym po pierwsze. Często wiecie, że teologii zarzuca się brak metodologii naukowej. I jak mówiłem o tym uempirycznieniu teologii, to także po to, żeby podnieść metodologię teologii także na taki poziom wspólny z innymi dziedzinami nauk.
żebyśmy na konferencjach interdyscyplinarnych mogli się, a możemy posługiwać się w niektórych punktach także metodologią nauk społecznych. I wtedy możemy rozmawiać o tej samej metodologii. I nie musimy się bać wtedy, że jesteśmy jakiejś drugiej kategorii ludźmi odsądzanymi od, nie od czyli wiary, ale właśnie od nauki. A po drugie, że jest to szansa właśnie, jeżeli mamy mówić o przekazie wiary, o pomaganiu ludzi życia wiarą, to zdaje się, nie umiem znaleźć tego cytatu. Kto to powiedział? To usłyszałem, wydaje mi się, że to powiedział Wacław Havel. No mniejsza o to. Powiedział jakieś takie zdanie bardzo proste w tej wymowie, ale bardzo głębokie, że najgorsze są odpowiedzi na pytania, których nikt nie stawia. Najgorsze są odpowiedzi na pytania, których nikt nie stawia. Widzę rolę psychologii, socjologii i filozofii w tym, żeby pomagać teologii wydobywać z ludzi pytania, na które teologia może dać im odpowiedź. Ale my produkujemy w teologii bardzo wiele odpowiedzi, niekoniecznie na pytania, które ludzie sobie w ogóle zadają. I tak bym widział rolę właśnie tutaj psychologii, filozofii, żeby ona nie wartościuje, psychologia już nie wartościuje, nie wolno tego robić psychologii. A teologia już może. Także tyle bym powiedział z takim małym niedopowiedzeniem, reszta. Mam nadzieję, gdzieś tam wyniknie w dyskusji. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Myślę, że tak, że to są takie tematy, które na pewno zostaną podjęte w dyskusji. Zapraszam panią magister Annę Gębalską-Bereket, która powie nam, związki niesakramentalne są drogą do prawdziwego szczęścia. Refleksja teologiczna na temat współczesnej rodziny w oparciu o nauczanie soborowe oraz encyklikę Familiaris Consortium. A więc chciałabym przedstawić właśnie zasadnicze kwestie odnoszące się do związków niesakramentalnych, w jaki sposób można je traktować. Tutaj swoją refleksję chciałabym oprzeć głównie o konstytucję Gaudium et Spes i Lumen Gentium. Lumen Gentium szczególnie jeśli chodzi o punkt 11, czyli w aspekcie tutaj traktowania rodziny. Natomiast dalszy jak gdyby sposób prezentacji chciałabym skonfrontować właśnie tą naukę teologiczną poniekąd z aspektami takimi też socjologicznymi, medialnymi, na ile oczywiście czasu mi starczy. Przede wszystkim różnego rodzaju relacja w związkach interpersonalnych, w tym tak przede wszystkim to, co zostało zawarte w moim temacie. Należałoby tutaj skupić się głównie na sposobie traktowania miłości i w związku z tym też pewnych takich relacji tej miłości z wolnością, bowiem miłość wchodzi jak gdyby w korelację z wolnością, wypełnia ją, natomiast ona realizuje się jak gdyby właśnie poprzez wzajemne zdyscyplinowanie, poprzez wzajemną służbę. I tutaj pojawia się także pojęcie odpowiedzialności, jeśli już nie przed Bogiem, w przypadku ludzi wierzących, to przynajmniej wobec drugiego człowieka, co jest powinnością społeczną osoby. Erich Fromm w takiej książce z lat 90. jeszcze o sztuce miłości wyraził taką myśl, że nie osiąga się prawdziwej miłości bez zdyscyplinowania, bez też pokory, bez odwagi. Każdy chce z nas być kochanym, ale zapomina, by prawdziwie kochać. Przede wszystkim też zwrócenie uwagi na ten aspekt, że miłość jest nie tylko zobowiązaniem, ale jest także darem pochodzącym od Boga, darem pochodzącym od człowieka. Także w takim aspekcie odpowiedzialności zrodziła mi się myśl, że nie powinniśmy też jej traktować bez sprawiedliwości, a więc bez wchodzenia w pewne relacje, także nie obce dla nas samych, a często takie coś się pojawia. Często właśnie osoby płci przeciwnej udają kogoś, kim w rzeczywistości nie są i wbrew pozorom nie rodzi jakiejś jedności.
Też w tym aspekcie relacji interpersonalnych chciałabym zwrócić uwagę na pewnego rodzaju rozwój, gdzie właśnie wszelkie relacje interpersonalne jest to proces, który wciąż w jakiś sposób ewoluuje, zmienia się i jest to ten aspekt no, niepodlegający jakiejś dyskusji. Też niewykluczone, że ku zmianom w różnego rodzaju tych relacjach interpersonalnych ma wpływ także niekiedy przemieszanie się przepraszam, różnych wartości, często tych wartości właśnie niematerialnych na korzyść materialnych. Też zmienia się pojęcie podchodzące czy też do prokreacji, czy też do ludzkiej seksualności, czy też do relacji interpersonalnych. W jednej z książek Mentinga odnoszącym się do małżeństwa i kohabitacji, tam on robił właśnie w Holandii badania, co ludzie bardziej cenią w tych aspektach właśnie interpersonalnych i w związku z tym pojawiła się wymieniana i lojalność, i wzajemny szacunek, zrozumienie, to co rzuciło mi się w oczy, to zabrakło tam przede wszystkim w tych relacjach miłości. Ta wartość jak gdyby była pominięta. Jeśli chodzi o ten aspekt rodziny, bo w moim temacie został zawarty też ten aspekt refleksji teologicznej odnoszącej się do rodziny, tutaj skupiłabym się na kilku takich myślach odnoszących się właśnie bezpośrednio do konstytucji dogmatycznej o Kościele i Lumen Gentium, gdzie przede wszystkim rodzina jest tą podstawową komórką społeczną, jest takim miejscem, gdzie człowiek uczy się wzajemnej właśnie relacyjności w stosunku do poszczególnych członków rodziny, ale przede wszystkim ten aspekt, który został podkreślony w konstytucji dogmatycznej o Kościele, szczególnie w tym punkcie 24, że przede wszystkim człowiek realizuje się w darze z samego siebie w stosunku do drugiej osoby. Także odbywa się to we własnej rodzinie, następnie odbywa się to poprzez relacje małżeńskie także we własnej rodzinie, a więc te elementy, można powiedzieć, prowadzą do tego, że rodzina staje się też takim przygotowaniem do życia społecznego i ten aspekt pojawia się nie tylko w nauczaniu soborowym, ale także chociażby i w nauczaniu katechizmu Kościoła katolickiego. Szczególnie te aspekty, które zostały poświęcone rodzinie, zawarte są w drugiej części nauczania konstytucji dogmatycznej o Kościele, gdzie w szeregu też sytuacji kulturowej, różnego rodzaju zagrożeń socjoekonomicznych, kulturowych, pojawiają się właśnie te aspekty odnoszące się do rodziny. Są to szczególnie punkty od 47 do 52. Z całą mocą zostaje też wyakcentowany sakrament małżeństwa, poprzez który małżonkowie tworzą kościół domowy, eklezja domestika, to szczególnie jeśli chodzi o nauczanie konstytucji Lumen Gentium. Zostaje wyakcentowane przede wszystkim też miejsce w Boga, w tworzącej się wspólnocie. Także takie elementy wskazujące na rodzinę jako szkołę pedagogizacji człowieka, jako szkołę właśnie uczenia miłości, wzajemnej relacyjności, także uczenia humanizacji i personalizacji człowieczeństwa. Co więcej, właśnie Sobór Watykański II, szczególnie w tej konstytucji Gaudium et Spes, powie wprost, że właśnie rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa. Na te aspekty także zwrócił uwagę w adhortacji posynodalnej Jan Paweł II i Familiaris Consortio, gdzie te elementy poszczególne odnoszące się do różnego rodzaju też przemian w zakresie rodziny, bo nastąpiły pewnego rodzaju przeobrażenia bardziej ku modelowi egalitarnemu, rozbrzmiewają tutaj w punktach 18-21. Z powodu braku wystarczającej ilości czasu po prostu pominę te bardziej zgłębianie tych elementów, które się pojawiają w tej adhortacji. Też przede wszystkim nawiązuje papież, przedstawiając model rodziny do karty praw rodziny, która pojawiła się 22 października 1983 roku i przede wszystkim też zwrócenie uwagi, że rodzina nie jest tym elementem, który jest jak gdyby
oderwany od całego takiego aspektu też społecznego, ekonomicznego. Tutaj papież szczególnie w punkcie właśnie 46 tejże adhortacji zwraca na to uwagę. Kwestie też, czy też Biblii, czy Magisterium Ecclesiae w kontekście związków niesakramentalnych z powodu właśnie czasu pominę. Przeszłabym w tym momencie także do tych aspektów różnego rodzaju relacji interpersonalnych, niebędących małżeństwem, które papież podejmuje w adhortacji Familiaris Consortio. Szczególnie interesują mnie tu punkty od 80 do 84, gdzie papież zwraca uwagę na poszczególne elementy tworzenia tychże relacji w oparciu o różnego rodzaju też sytuacje, jakie występują w życiu człowieka. I tutaj przede wszystkim też wymienia tak zwane małżeństwa na próbę, czyli takie, które traktują bardziej życie jako pewnego rodzaju, powiem to brzydko, eksperyment. To znaczy, jeśli nie uda się teraz, uda się następnym razem. Do tego nauczania też nawiązuje Leon Dyczewski. On to nazywa living apart together, czyli żyjąc razem, jednak osobno. Kolejnym punktem, który zwraca uwagę papież, to są rzeczywiste wolne związki, czyli takie związki, które są publicznie nieuznane w żaden sposób, ani przez państwa, więc nie stanowią kontraktu cywilnego, ani nie są w jakiś sposób sankcjonowane przez Kościół. Są też takie relacje interpersonalne, gdzie katolicy złączeni są tylko i wyłącznie ślubem cywilnym. Tutaj już papież zwraca uwagę, czy też ze względów ideologicznych, czy też praktycznych. Są też relacje, które wymienia papież, a więc relacje osób rozwiedzionych, pozostających w separacji. Także i rozwiedzonych, którzy zawarli nowy związek, i tutaj szczególnie Kościół został wezwany do pomocy rozwiedzionym. Tutaj przede wszystkim też w tym aspekcie odnoszę się do słów chociażby ojca profesora Salia, który poświęcił nawet temu osobną książkę wydaną w 2009 roku, gdzie właśnie on zwraca uwagę, że często nawet osobom, które zamierzają się rozwieść, często jest tak, że rodzina wręcz to w jakiś sposób tam doradza, że zapomina się nawet jeśli o jakichś takich funkcjach pogodzenia wspólnej rozmowy, a jeśli już, to Kościół jak najbardziej dopuszcza separację, przy czym on zwraca uwagę na to, że ta separacja małżonków wraz z zachowaniem tej wspólnoty małżeńskiej może być zachowana w określonych przypadkach. I tutaj jak gdyby właśnie już te przypadki w jakiś sposób sankcjonuje bardziej kodeks prawa kanonicznego. Jeśli chodzi o te kwestie związków niesakramentalnych, wypowiadali się na ten temat także i papieże, czy też Pius XI w Casti Conubi, czy Paweł VI w Humanae Vitae. Już nie będę się bardziej temu zagłębiała. Także jeśli chodzi o Gaudium et Spes, traktuje tutaj konstytucja soborowa właśnie wolne związki jako formę postawy egoistycznej, realizowania się w sposób indywidualistyczny, także nie służący rozwojowi ani osobowemu, ani duchowemu. Jeśli już chodzi o bezpośrednio związki kohabitacyjne, bo taką nazewnictwo przyjęłam. Tutaj w zależności od badaczy różne też istnieją nazewnictwo, jeśli chodzi o te związki. Są to związki czy też konsensualne, czy też nieformalne. Tutaj głównie w taki sposób charakteryzuje je Margaret Malin. Pierwsze z definicji kohabitacji, najwcześniejsza z punktu widzenia socjologicznego, pojawiła się już w 83 roku. Kolejne to jest 86, z 2000, i tutaj są te aspekty takie charakteryzowane jako właśnie związki par heteroseksualnych, bez legalnego, bez formalnego małżeństwa. To już w zależności od badacza takie są, można powiedzieć, różnice w sposobie nazywania. To już? Ojejku. No więc jeśli chodzi o kwestie, tak już bardzo zbierając, bo jeszcze tutaj chciałam Państwu przedstawić, jak się odnosi ta nauka, Gaudium et Spes, możemy ją traktować nawet do współczesności.
Moje stanowisko jest takie, że przede wszystkim prawdziwy związek realizuje się we wzajemnej odpowiedzialności, tak jak już powiedziałam na wstępie, we wzajemnej też ofierze, zdyscyplinowaniu. Przede wszystkim pamiętanie tego, że nawet pojęcie właśnie egocentryzmu nie powinno być oderwane od prawdy jako źródła poznania, czyli właśnie nie dewiza i nie hasło rób ta co chce, ta przepraszam za określenie, ale właśnie przede wszystkim też pamiętanie o tym, że właściwe relacje interpersonalne realizują się we wzajemnym zaufaniu, miłości właśnie rozumianej, nie w oderwaniu od wolności i wzajemnej ofierze. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. To wszystko oczywiście, co nie zostało dopowiedziane, na co nie było czasu teraz powiedzieć, to będzie można oczywiście zawrzeć w artykułach. I zapraszam pana Mariusza Marcinkowskiego, który powie nam referat pod tytułem Nowa wiosna chrześcijaństwa, Sobór Watykański II, początkiem nowej ewangelizacji. Zgodę, przepraszam za mało opóźnienie, ale właśnie dostałem informację od mojego komputera, że nastąpiły nieoczekiwane problemy i komputer zostanie ponownie uruchomiony. Niemniej jednak spróbuję się może krótkim wstępie zawrzeć parę słów na temat tego, o czym chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć. To oczywiście pewnie będzie kryptoreklama nowego Windowsa 8, ale proszę się nie przejmować. Niemniej jednak mój referat poświęcony ewangelizacji, chciałbym, żeby takim referatem trochę rozpoczynającym temat związany z nową ewangelizacją. I pytaniem, czy rzeczywiście wiosna, nowa wiosna Kościoła, o której dzisiaj mówimy tak powszechnie, w tym Kościele nastała, jaki ona ma oddźwięk na nas, a jeśli nie, to trzeba zrobić, co trzeba zmienić, żeby ta wiosna rzeczywiście nadeszła. Oczywiście w mówieniu o nowej wiośnie Kościoła, mówieniu o nowej organizacji, warto też zwrócić uwagę na źródło tych pojęć, ale chciałbym się oczywiście do tego odnieść w krótki sposób, gdyż ten referat, ten na czas pewnie też nie pozwoli na jakąś głębszą refleksję. I chciałbym też, bo będzie to referat pewnie na pograniczu jakiegoś dyskursu naukowego i doświadczenia duszpasterskiego czy pracy związanej z ewangelizacją, zastanowić się, jakie są zagrożenia związane z nową organizacją dzisiaj. Zarówno dla nas, jako tych, którzy są powołani do organizacji, jak i też zagrożenia, które my możemy... Wiedziałem, że chwila zaskoczenia, prawda? Wyciszona muzyka, także normalnie jest muzyka też, także polecam. Wszystko będzie, także proszę się martwić. No właśnie, czym jest nowa organizacja, czym jest nowa wiosna Kościoła? Wspólnoty i ruchy powstały jako odpowiedź na wyzwanie dla nowej organizacji, zagrożenia nowej organizacji i takie trochę metaforyczne pytanie, czy ta wiosna już jest, czy tylko mamy ciągle przepisięgi. Więc co z tą nową organizacją? No, myślę, że pierwsze pojęcie zostało użyte oczywiście przez Jana Pawła II podczas wystąpienia w Haiti, kiedy powiedział, że patrzy przyszłość, podejmując nową organizację, nową swoją zaparę, nową w swoich metodach i nową środkach wyrazu. Więc jeśli chcemy mówić o nowej organizacji, to trzeba zwrócić na te trzy podstawowe aspekty. Nowy zapał, nowe metody, nowe środki wyrazu. Jeśli chodzi zaś o wiosnę Kościoła, oczywiście będę się odwoływał do ewangelizacji, do nowej organizacji, ale tak krótko, przyspieszając troszeczkę ten referat, zarysowując pojęcia, o których będę mówił. Jeśli chodzi o wiosnę Kościoła, tu też jest bardzo adekwatny cytat również z Jana Pawła II. Wiemy, że szczególnym zdaniem Soboru Watykańskiego II było ożywienie samoświadomości Kościoła i poprzez jego wewnętrzną odnowę danie mu nowego misjonarskiego impulsu do głoszenia odwiecznego orędzia zbawienia, pokoju oraz wzajemnej zgody wśród ludów i narodów. Gromadzące się na nią w naszych czasach zagrożenia nie mogą prowadzić do zapomnienia proroczej intuicji papieża Jana XXIII, który
zwołał sobór z tą myślą i przekonaniem, że będzie on zdany przygotować i zapoczątkować okres wiosny i odrodzenia w życiu Kościoła. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że to jest rok 85, więc już kilka lat po Soborze Watykańskim II. No i widać z tego tekstu również, że papież mówi, ciągle tej wiosny trzeba nadejść. Na progu trzeciego tysiąclecia odkupienia Bóg przygotowuje wielką wiosnę chrześcijaństwa. Również cała ta misja Pawła z przygotowaniem do obchodów 2000 roku jakoś wpisuje się w mówienie o tej wiośnie Kościoła. Czym zatem ta wiosna jest? Czym jest ta nowa organizacja? Czy jest ona rzeczywiście pewnym oderwaniem się od tradycji? Czy wręcz przeciwnie jest jakimś zakorzeniem tej tradycji? Tutaj fragment kolejnych dokumentów Jana Pawła II. To, co podkreślone, wydaje mi się najistotniejsze. To, co nowe wyrasta ze starego, to stare znajduje się w nowym, swój pełniejszy wyraz. Będę jeszcze mówił o zagrożeniach nowej organizacji. Jedno z takich problemów też związanych z terminologią, czyli z użyciem w ogóle słowa nowa organizacja, to jest problem właśnie pytanie o to, czy ta nowa oznacza odcięcie się od tego, co już było, od tradycji, od nauczania ojców. Tu widzimy, że nie jest, nie tak ma być. Nowa wiosna życia chrześcijańskiego powinna rozkwitnąć w wielkim jubileuszu, to jest ta zapowiedź, jeśli tylko chrześcijanie będą posłuszni działaniu Ducha Świętego. Oczywiście wiemy, że Sobór Watykański II też postrzegany jest jako taki szczególny okres działania Ducha Świętego, nowa świeżość, która wynikała z powiedzenia Ducha Świętego, do tego Ducha też odwołuje się papież. Bardzo krótko, żeby pokazać pewne owoce nauczania swobodowego ewangelizacji i również późniejsze wystąpień papieża Jana Pawła II przede wszystkim. Kilka znanych ruchów wspólnot, które pojawiły się po Soborze Watykańskim II, których przede wszystkim z perspektywy takich ruchów o wymiarze bardziej globalnym, szerszym niż tylko związanych z jednym krajem, nie pomijając również jakiegoś naszej przestrzeni ruchu Światło Życie, który powstał również w Polsce, jako też odpowiedź na Sobór Watykański II, na wezwanie do nowej organizacji. Jak widać, te wszystkie ruchy powstawały bardzo szybko, zaraz po Soborze i bardzo żywotnie działają większość z nich do dzisiaj. I można powiedzieć, że ich siła oddziaływania jest bardzo duża. Bardzo wiele osób w różnych krajach przeszło konkretną formację związaną z tymi wspólnotami. W tym roku odbył się też w Polsce kongres organizacyjny w Gubinie. Taka ciekawostka, że zostało tam zgłoszonych ponad 250 wspólnot, które uznały siebie jako takie wspólnoty ewangelizacyjne na gruncie Polski. Więc to pokazuje, że przyrost tych wspólnot, ruchów, grup, które chcą zajmować się nową organizacją, to odczytują wezwają do posługi jest bardzo dużo. No i właśnie to jest centralny element mojego wystąpienia, czyli pytanie o to, jakie mamy dzisiaj zagrożenia związane z nową organizacją. Chciałem się tu posłużyć refleksjami biskupa Dominika Reja, który bardzo tak w kompatybilny sposób stara się przedstawić pewne zagrożenia związane z nową organizacją. Takim pierwszym, chyba najbardziej podstawowym, to właśnie jest podejrzliwość wobec założeń, podejrzliwość wobec samej nazwy. To, co już wspominałem, pytanie o to, czy ta nowa organizacja oznacza jakieś odcięcie się od tradycji. To też jest pewien taki strach przed tym, że możemy stracić to, co już mieliśmy, na rzecz czegoś zupełnie nowego. I czasem nie jest to rodzajem prozelityzmu, tak? Gdyż wezwanie w Soborze Watykańskim II do, przepraszam, takiego wymiaru ekumenicznego naszego działania również pojawia się pytanie, na ile działając razem budujemy naszą wspólnotę Kościoła katolickiego. Tutaj biskup Rej również wskazuje na takie zagrożenie nazywające immobilizm, czyli pytanie o to, czy nowa organizacja nie pozbawia nas pewnego statusu quo, czyli pewnej sytuacji, która do tej pory była. Działaliśmy od tej pory w pewną określoną formule. Ona działała, sprawdzała się, czy rzeczywiście jest sens od niej odchodzić. Czy rzeczywiście powinniśmy szukać jakichś nowych metod, nowych środków. I czy czasem nie jest tak, że
nowa organizacja jest pewnie też takim pytaniem o samowystarczalność, tak? Na ile my jesteśmy, na ile mamy możliwość, na ile pewne struktury, które już mamy, które są obecne w nas, są wystarczające. Czyli powinniśmy oczywiście spojrzeć na to zupełnie w nowy sposób. Więc nowa organizacja może jawić się jako takie zagrożenie pewnego statusu, który wypracowaliśmy już przez lata i który okazał się, że przecież działał. Kolejnym zagrożeniem oczywiście jest sekularyzacja postępująca bardzo mocno. I również w miarze organizacji może być zagrożeniem polegającym na takim nadmiernym naśladowaniu świata w tych nowych formach przekazu, które chcemy wykorzystywać w nowej organizacji. No i oczywiście może pojawić się taka pokusa chęci w cudzysłowie sprzedania się światu, czyli tak daleko idącego wychodzenia naprzeciw drugiemu człowiekowi, że często nawet kosztem własnej tożsamości. No i takie pojęcie, które też często pojawia się, ja się z nim spotkałem, czyli chrystianie w wersji light, katolicy w wersji light, czyli taki zarzut, że no właśnie jesteśmy oderwani od Kościoła, często w nowej organizacji wychodzimy za daleko, a czasami nawet idziemy na duże kompromisy, rezygnując z swojej tożsamości, wykorzystując zupełnie nowe środki, które do tej pory nie były wykorzystywane. Funkcjonalizm. To jest pytanie o pewien religijny supermarket. Czy Kościół ma się zajmować zarówno obszarem docierania do człowieka przez kulturę, jak i przez elementy związane z jego duchowością? Czy powinniśmy się tym wszystkim zajmować naraz? I ten funkcjonalizm też może powodować taką nadmierną biurokrację. Które ciekawym jest taki komentarz Benedykta XVI z członkami Prezydium Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich, gdzie papież stwierdza, czy jednak za tymi strukturami jest odpowiadająca im siła duchowa, siła wiary w Boga żywego. Uczciwie trzeba powiedzieć, jak sądzę, że istnieje u nas przerost struktury nad duchem. No właśnie, czy pragnienie nowej organizacji może często powodować to, że tworzymy dużo nowych form, skupiamy się nad pewnymi formami, natomiast zapominamy o tym, co jest najważniejsze. Aktywizm. To znowu pewien zarzut, który pokazuje, że często poprzez nadmierny aktywizm możemy zapominać o tym, co jest najważniejsze. Zapominamy o pewnej kontemplacji nad doświadczeniem wiary. No i pewna pogoń za sukcesem, pomijając fakt, że to właśnie Bóg działa, mierząc rezultaty w ilości osób, które przyszły na spotkania, tu uczestniczyły w różnych inicjatywach. Indywidualizm. Dążność jednostki do pewnej samodzielności, niezależności, stanowienia prawa, zapominając, że to Kościół organizuje, czy pojawienie się pewnych ludzi z charyzmą, a niekoniecznie charyzmatyków. Bo tak użyłem to sformułowania, pokazując, że często w tej przestrzeni może być to pewne pole, w której realizują się pewne osoby, po prostu realizują swoją charyzmę, swoją możliwość docierania do innych, skupiając wtedy całą organizację, całą przestrzeń na sobie, na osobie. Klerykalizm, jako jedna z takich też form zagrożenia, pewna pokusa władzy i kontroli, a służba tutaj. Biskup Rej odnosi się w szczególności też do tego wymiaru właśnie kapłanów, którzy są powołani do tego, żeby służyć Kościele, a bardzo często ta możliwość władzy i kontroli sprawia, że mogą stać się tymi, którzy też ograniczają tą posługę w organizacji. No właśnie poprzez właśnie ograniczanie różnych inicjatyw, działań świeckich. Oczywiście tutaj trzeba zaznaczyć, że też jest dużo promptów, które wręcz odwrotnie stawiają sytuację, gdzie kapłan już w ogóle nie ma znaczącej roli, jest nieobecny podczas dzieł znalezionych z organizacją. No to też jest oczywiście pewnym zagrożeniem. No i ogarnia sceptycyzm. To podkreśla bardzo mocno biskup Rej, mówiąc o tym, że bardzo często dzisiaj mamy poczucie pewnego zgorzniałości, bezsilności, wynikające z tego, że bardzo dużo dzieł się dzieje, bardzo dużo różnych inicjatyw, ale pytanie jest, czy one przynoszą taki efekt, jaki byśmy oczekiwali.
Więc brakuje nam nadziei, brakuje nam takiego duchowego entuzjazmu. I wątpliwie on też wynika z tego, że kładziemy nacisk na nasze siły, na nasze możliwości, zapominając, że to właśnie Bóg daje doświadczenie wiary, Bóg ewangelizuje człowieka, więc jesteśmy pewnymi narzędziami. No i to jest właśnie też pytanie o to nastawienie na sukces, na liczby. Przypominają mi się różne raporty z różnych spotkań z młodzieżą, gdzie bardzo często też w pismach katolickich liczby są zawyżane po to, żeby pokazać duży wymiar i siłę oddziaływania tych inicjatyw. Izolacjonizm, czyli pewien strach przed światem, no i sprowadzenie pewnego powszechnego powołania Kościoła do ewangelizacji do wspólnotowego doświadczenia wiary, tylko w wymiarze wspólnoty, a nie jednostki, nie osoby. I to się bardzo często dzisiaj pojawia. Duża część wspólnot zamyka się do środka, boją się też kontaktu z tym światem, który dzisiaj jest mocno zlaicyzowany, którym te wartości, którym żyjemy, rzeczywiście daleko odbiegają od tego, czym karmi się dzisiejszy świat. No i to też może sprowadzić do zanegowania w ogóle misji związanej z tą powszechną ewangelizacją. Mówi też o autyzmie. Definiując w ten sposób, że z powodu szacunku drugiego człowieka może powinniśmy jednak zaprzestać ewangelizacji. Właśnie szanując jego poglądy, szanując jego wartości, nie narzucając naszych wartości. Więc taka próba tolerancji i szacunku może też doprowadzić do tego, że tej nowej organizacji nie będzie. I to też właśnie podważa pewne prawo człowieka do poznania Chrystusa. Czy mamy już wiosnę? To jest podsumowując moje wystąpienie. Tu chciałem jeszcze przytoczyć fragment zaliczanego z Sądu Biskupów w 1985 roku. Czyli znowu przed jeszcze jubileuszem 2000 roku. Dzieło odnowy Kościoła nie w pełni było realizowane, tylko przyczyną były rozczarowania, ponieważ byliśmy zbyt nieśmiali we wprowadzaniu prawdziwej nauki Soboru i na skutek częściowego oczyszczenia Soboru Kościół został przedstawiony jednostronnie jako struktura czysta, intencjonalna, odarta ze swego misterium. W moim odczuciu coraz więcej mówi się o nowej organizacji, coraz więcej powstaje ruchów, coraz śmialej staramy się wkraczać, wykorzystując nowe środki, nowe metody, ale to ciągle jeszcze jest taki przeddzień wiosny. Już bardzo często ta wiosna ogranicza się, ta nowa organizacja ogranicza się do pewnych wybranych grup w Kościele, które są w szczególny sposób powołane do tej posługi, a często pozostała część, no właśnie, gdyby setuje swoją posługę na innych, tak? To jest w moim uczuciu bardzo często problem jako takiego poczucia powszechnego, tego, że jesteśmy wszyscy powołani do nowej organizacji. I aby ta wiosna weszła, tak jak Jan Paweł II mówił, potrzeba takiego szczególnego otwarcia się na Ducha Świętego i na to wszystko, co... I na te nowe formy, które możemy głosić w kontakcie z dzisiejszym człowiekiem, bo niewątpliwie świat bardzo szybko się zmienia, więc i również nasze formy dociągnięcia człowieka powinny być jak najbardziej dopasowane do współczesnego świata. Dziękuję. Prowadzenie, to ostatnią naszą część. Zapraszam, już jest pani magister Kamila Kwasik, która opowie nam, kontynuując temat nowej ewangelizacji, o nowych mediach, nowej ewangelizacji, czyli jak Kościół radzi sobie z głoszeniem dobrej nowiny w e-społeczeństwie, na przykładzie Facebooka. Ja, proszę Państwa, na potrzeby tutaj jeszcze konkretnie tego wystąpienia troszeczkę uszczegółowiłam ten temat. Czyli tam dodałam Kościół w Polsce. Nowe media, nowa ewangelizacja, czyli jak Kościół w Polsce radzi sobie z głoszeniem dobrej nowiny w e-społeczeństwie na przykładzie Facebooka. Ponieważ pracuję w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, stąd Kościół ostatnimi czasy badam też pod kątem mediów. I też badam właśnie relacje Kościoła z mediami, w mediach, komunikację zewnętrzną, wewnętrzną, pod różnymi kątami, w różnych konfiguracjach. Tutaj właśnie często są to nowe media. Jeśli chodzi o
konkret, ponieważ te 15 minut to jest dla mnie strasznie mało i ja wiem, że nie zdążę ze wszystkim na pewno, to takie implikacje teologiczne czy źródło postanowiłam po prostu do takiego totalnego minimum skrócić, czyli wiem, że ewangelizacja jest tak dawna, jak jest Ewangelia, czyli dziś podobnie jak przed wiekami, aktualne są po prostu słowa Chrystusa: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. No jednak ta sama Ewangelia, wszyscy sobie zdajemy, myślę, z tego sprawę, głoszona jest wciąż nowym ludziom. W nowych sytuacjach, w nowych warunkach życia, w nowej historii. Zmieniają się pokolenia, zmieniają się ludzie. Ewangelia się nie zmieniła, ale zmienia się świat, w którym ma być głoszony. Ja też w wielu jakichś różnych zespołach ewangelizacyjnych swego czasu działałam, pracowałam jako młodszy człowiek. Stąd spotkałam się z wieloma sytuacjami. Wiem, że rokrocznie było coraz trudniej, rokrocznie trzeba było coraz ciekawsze, nowsze narzędzia wyciągać niejako, żeby powiedzieć tym młodym ludziom o Kościele. Stąd myślę, że tym bardziej warto powiedzieć też o nowych mediach i o Facebooku. Tutaj jeszcze Jan Paweł II, mówiąc o ewangelizacji, za punkt wyjścia przy formułowaniu tego terminu brał treść pojęcia ewangelizacji, które jest oczywiście pojęciem dynamicznym. Przepraszam, aktem zwiastowania i realizacji przez Kościół zbawienia ofiarowanego przez Ojca ludziom w Chrystusie. Wreszcie jest oczywiście przypowiadaniem Jezusa Chrystusa. I pozwolę sobie przejść do konkretów największych, jakie na dzisiaj przygotowałam, ponieważ zostawię implikacje teologiczne już bardziej teologą, natomiast ja zajmę się stricte kwestią medialną i Kościołem. Czym jest Facebook? Ja myślę, że nie muszę już na dzisiaj nikomu z Państwa tłumaczyć, czym są nowe media, albo czym są, jak wyglądają. Oczywiście mogę tutaj pokazać jakiś screen, print screen. Niemniej oczywiście tylko podam statystykę, że na dzisiaj Facebook ma ponad 1 miliard aktywnych oczywiście użytkowników. Użytkowników, którzy codziennie korzystają przez chyba średnio 19 minut, tak? 19 minut dziennie. Nie będę przytaczać, nie ma sensu przytaczania historii Facebooka. Przenieśmy się od razu na poziom Kościół kontra Facebook. Nie wiem, czy Państwo się spotkali z tym określeniem, ono jest dość kontrowersyjne, tak? Jezusa trzeba sprzedawać tak jak Coca-Colę. To był arcybiskup John Foley, były szef papieskiej rady do spraw środków społecznego przekazu. No właśnie w ten sposób jakby określił jakby sposób postępowania, jeśli chodzi o promocję Kościoła i Pana Jezusa. Dlaczego? Dlaczego tak właśnie ma to wyglądać? Dlatego, że ja jako osoba młoda jestem też często się zajmuję grafiką. Często patrząc na to, co jest serwowane odbiorcom, co jest serwowane wierzącym bądź niewierzącym, co daje nam Kościół, dostrzegam, że jest to dalekie w ogóle też w formie, nie mówiąc już treści, ale w formie od tego, żeby mogło to zainteresować średniego odbiorcę. Często jesteśmy niezadowoleni z tego, co wygląda graficznie, merytorycznie. Takie sprawy promocyjne Kościoła bardzo często schodzą gdzieś na dalszą stronę, kwestie kolorystyczne, właśnie graficzne. To przestaje dla nas być ważne. Tym bardziej, tymczasem jest to błędne postępowanie. Pierwszą z takich inicjatyw facebookowych, myślę nie tylko facebookowych, jest Deon. Znany na pewno też Państwu, ale nie mogę o nim nie powiedzieć. Przede wszystkim znamy Deon ze strony internetowej. Natomiast ponieważ dzisiaj mówię o Facebooku, powiem w kilku słowach o Facebooku, o Deonie na Facebooku. Oczywiście to jest tak, nowocześnie o życiu i Kościele pod takim hasłem wówczas kilka lat temu wystartował nowy portal właśnie społecznościowy Deon.pl, oczywiście prowadzony przez jezuitów. Głównym takim założeniem portalu wydawnictwa WAN i prowincji właśnie południowej Towarzystwa Jezusowego było łączenie tematów życia codziennego z wiarą i religią. Użytkownicy portalu mieli
i mają znajdować w nim aktualne informacje z kraju, ze świata, z polityki, gospodarki, sportu, kultury, nauki, tak naprawdę z każdej dziedziny życia. I tak jakbyśmy przejrzeli dokładnie portal, jak i tutaj też profil facebookowy, tak się dzieje. Większość portali internetowych tematykę związaną z Kościołem i wiarą traktuje no niestety marginalnie, tutaj tego nie da się ukryć. Tutaj chciałam wprowadzić na tym polu równowagę. W Kościele dzieje się bowiem wiele dobrego i ważnego, jednak tego typu informacje nie zawsze docierają do szerszego grona odbiorców. Tak tłumaczył swego czasu ksiądz Demkowicz, tutaj jako menadżer portalu Deon.pl, jakby też powód powstania samego portalu. Portalem natomiast on się bardzo szybko przeniósł na Facebooka, tak? Kiedy pojawił się nowe medium komunikacji, nowe medium, które może pozwolić dotrzeć do szerszego grona odbiorcy, bardzo szybko też Deon pojawił się na Facebooku i to bardzo dobrze. Jest to teraz jeden z większych polskich profili, ma się on bardzo dobrze. Ja tutaj tylko pokażę, bo to chyba jeszcze z wczoraj jest screener. Jeśli chodzi o ilość uczestników, to jest 20, prawie już 1 tysięcy. To jest naprawdę sporo, jeśli chodzi o katolickie profile na Facebooku w Polsce. Co więcej, on jest też bardzo dobrze prowadzony i moderowany. Nie tak daleko, jak bodajże 2 tygodnie temu uczestniczyłam także w jednej z konferencji naukowych, gdzie no troszeczkę miałam inny oczywiście temat, natomiast w podobnym obszarze tematycznym się poprzałam i wywiązała się właśnie dyskusja, że przecież no bardzo często jest tak, że tymi mediami katolickimi zajmują się ludzie niekompetentni, niewykształceni, tacy, którzy nie powinni się tym zajmować, także swoimi przekonaniami nie pasują do dziedziny, którą się zajmują. Owszem, możemy też tak powiedzieć, ja się też z tym spotkałam, ponieważ w mediach katolickich też blisko 10 lat już się gdzieś znajduję. Natomiast nie można tego generalizować. Facebook pod tym kątem i ten profil katolicki jest prowadzony bardzo dobrze, bardzo rozsądnie, mądrze. Przede wszystkim oczywiście to są informacje, które tutaj Państwo mają podlinkowane z głównego portalu. Niemniej właściciele tego fanpage'a zdają sobie sprawę, że być może część ludzi częściej zerka bądź zasysa swoje informacje na swojego walla z Facebooka niż poglądają na główną stronę portalu, stąd tutaj też swoją działalność jakby centralizują. Pojawiają się informacje naprawdę już różnego rodzaju. To nie jest tylko Ewangelia, to nie jest tylko Słowo Boże. To są też te informacje z kraju, ze świata, oczywiście też ze sportu, co też mnie raduje jako osobę wierzącą. Cieszę się, że to się rozwija, że ma się dobrze i coraz lepiej. Kolejnym z takich projektów ciekawych na Facebooku jest projekt Facebook. I pozwolę sobie przytoczyć ideę powstania tego projektu. Mówią, że Ewangelia jest dziś niemodna i nie ma nic do zaoferowania społeczeństwu informacyjnemu. Mówią, że Facebook to nie miejsce dla dobrych inicjatyw, promujących wartości. Udowodnimy, że obie te twierdzenia są nieprawdziwe. Projekt Facebook powstał gdzieś na początku Wielkiego Postu w 2012 roku, kiedy właśnie w redakcji Deon.pl postanowiono, że trzeba coś dobrego zrobić także na Facebooku. I on wystartował 23 bodajże lutego 2012 roku. To jest gdzieś stan taki fanpage i ilość osób, które już robiły fanpage na stan sprzed 2 tygodni, pewnie gdzieś mniej więcej. Myślę, że teraz już się na pewno zwiększył, ale nie mamy czasu, żeby tak na żywo sprawdzić. I najpierw ruszono z takim projektem SKO, czyli Słowo, które ożywia. I to były takie plakaty z fragmentami Słowa Bożego na dany dzień. I proszę Państwa, tu znowu na takiej dyskusji sprzed 2 tygodni pojawiło się takie stwierdzenie, że to jest takie płytkie, to jest takie proste. Ja tym, że mówię dzisiaj o Kościele na Facebooku, nie chcę spłycić jak najbardziej Kościoła, ani tego, co on robi, ani znieść całej działalności pozainternetowej, że tak powiem. Jak najbardziej nie. Oczywiście ja uznaję wyższość sakramentów i miejsca Kościoła w Kościele, w budynku, natomiast ja
jestem za tym, że jeśli mamy taką możliwość, trzeba ją wykorzystywać. Jeśli nie my ją wykorzystamy, wykorzysta ją ktoś inny, a mamy takie same możliwości i te same narzędzia, żeby zrobić uczniom coś dobrego. I tylko pokażę tutaj kilka takich screenów. Tutaj właśnie niestety znowu tego nie widać, bo ja bardzo chciałam pokazać, że jest to bardzo fajna sprawa. To są takie małe plakaty, nie wiem, czy Państwo mają właśnie dom polubione. Ja mniej więcej codziennie na swoim wallu znajduję jakiś jeden taki cytat z Pisma Świętego, albo nie tylko, na swojej tablicy. Oczywiście to nie jest mój jedyny kontekst z Pismem Świętym, ani ze Słowem Bożym, ale czasem bardzo fajnie jest zobaczyć takie dobre Słowo Boże gdzieś właśnie także na Facebooku. Chwilę przeczytać, chociażby zastanowić. To nie jest tak, że przeczytam i to znika. To gdzieś tam tutaj zostaje. Więc tutaj były, proszę zobaczyć też nasze graficzne, bo to było coś, co mnie zatrzymało. To są różne kolory, to są różne fonty, czcionki. Różnie jest to zrobione, bardzo też ciekawie graficznie. Po to, żeby nas zatrzymać, żeby pozwolić nam to przeczytać, zastanowić się może przez chwilę. Są różne też gramatury, różne tła. To jest dla mnie, myślę, ciekawe. Bardzo tutaj już przyspieszam. Właśnie, kolejnym z takim Facebook właśnie, kolejną takim dodaną taką funkcją było właśnie PDD, czyli przychodnie dla duszy. To są słowa ojców kościoła, doktorów kościoła, także przekazane w ten sposób na tym profilu. W różny ciekawy sposób. Aha, tutaj tylko tyle mam do pokazania Państwu. Tutaj godzina 21:37, czyli jakby tak, przypomnienie cały czas. Tutaj było chyba właśnie zachęcenie do akcji różańcowej na Facebooku. Tutaj w rocznicę kolejną. I od tego odnowa. To też myślę, że są ciekawe takie właśnie mini plakaty, takie teksty właśnie dotyczące nauczania Karola Wojtyły, Jana Pawła II, to bardzo różnie. Też taką ciekawą akcję jest wyślij do nas swoje księdze na Facebooku. To też jezuici oczywiście skierowali do ludzi. To jest o tyle fajne, że minimalnie jest szansa mobilizacji jakby też od informacji czy reakcji zwrotnej, tak? Czytelnik ma szansę jakoś się skomunikować i odpowiedzieć. O co chodzi? Chodziło tutaj w skrócie o to, że jeśli znamy jakiś fajny cytat jakiegoś znanego księdza naszego, takiego parafialnego, bliskiego nam, albo jakieś jego słowo, które szczególnie do nas trafiło, mieliśmy szansę wysłać to, mamy cały czas szansę wysłać to właśnie na ten profil przez jakąś tam wiadomość prywatną i oni później ładnie ubierając to, tworzą to właśnie w ten sam sposób, tak jak tutaj wyglądają te wszystkie mini plakaty i możemy to znaleźć na swoich wallach, na swoich profilach. Chyba wczoraj najdalej jakiś ksiądz z diecezjalny, jego cytat gdzieś tam się pojawił. Modlitwa w drodze. To jest kolejny projekt, który niestety wyrobią jezuici. Nie bez przyczyny oni są też prekursorami w wielu jakichś różnych dziedzinach, natomiast modlitwa w drodze też jest ich inicjatywą. Trochę mi się źle przeniosło, ale no, nieważne. Jest to propozycja dla wszystkich, którzy w swoim intensywnym, takim pełnym pośpiechu, bym powiedziała, życiu jakby chcą gdzieś znaleźć przestrzeń dla spotkania z Bogiem. Tą przestrzenią są około 10-minutowe, takie krótkie bardzo rozważania łączące nastrojową muzykę i wersety z Biblii. Muzyka pozwala się uspokoić, skupić myśli, a krótkie rozważania i fragmenty z Pisma pomagają usłyszeć Boże wezwanie i dostrzec, jaką działa w życiu. Na pewno jest tak, że te rozważania mają po prostu za zadanie nas zatrzymać. One są też przystosowane, bo to są MP3, nagrania dostosowane takie, że możemy ich słuchać wszędzie. Właśnie po to zostały zrobione. Ponieważ młodzi często mówią, że nie mają czasu, oni nie mają czasu usiąść, oni nie mają czasu otworzyć Pisma Świętego, oni nie mają czasu rozważać, no to proszę, poszło się im na, że tak powiem, nieładnie na rękę i stworzono coś, jakąś formę bliską dla nich, znajomą im.
mają to sobie nagrać na swoje MP3 i słuchać w dowolnym miejscu. To jest tylko 10 minut. Wtedy zabieramy taki argument braku czasu, miejsca, odpowiedniej dyspozycji. Moim zdaniem to też po raz kolejny nie jest spłaszczenie jakby istoty. Te rozważania mają nas zatrzymać, mają nas przybliżyć do Pana Boga, mają sprawić, że się zastanowimy nad wiarą, nad sobą, nad tym, co się dzieje w naszym życiu. Już kończąc, to tylko pokażę, że tak wygląda strona w modlitwie w drodze. Natomiast są też rozważania oczywiście i na Adwent, i na Wielki Post. Obecnie, wiadomo, adwentowo się dzieje, że tak powiem. Można w dowolnym czasie pobrać te MP3, te nagrania. Podsumowując, proszę Państwa, ponieważ ja bym mogła jeszcze bardzo długo na ten temat mówić. 2 lata temu, kiedy startowałam z takimi badaniami, i byłam bardzo negatywnie nastawiona, dlatego że z badaniami, z weryfikacją, dlatego że było to na niskim poziomie, wszystko było robione nieciekawie. Natomiast naprawdę przez te 2 lata ludzie zaczęli wykorzystywać Facebooka bardzo mądrze, jeśli chodzi o Kościół. Oczywiście nie zawsze i nie wszędzie, z tym się wszyscy możemy zgodzić, natomiast nie można odebrać też tego, że dzieje się tam też dobrze i dobre inicjatywy są podejmowane. I ja mam nadzieję, że takich po prostu będzie jeszcze więcej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz wszyscy mogą wracać, bo lubię już to, czego nie lubili. Czy ktoś jeszcze będzie korzystał z osób? Nie. Ja wyłączę. Natomiast zapraszam księdza Konrada Jaworeckiego, który powie referat na temat Kościół istnieje, aby ewangelizować. Nowa ewangelizacja jako rzeczywistość, którą się żyje. I to będzie przedostatni już. Po tych prezentacjach tak wrócę do zwykłego czytania, ale może temat nie będzie aż taki super nudny, powiedziałbym. Mój temat trochę zaczyna się w momencie, kiedy wchodzimy w temat roku wiary i tego, co związane z odwołaniem się do nowej ewangelizacji, trochę do tego, co już wcześniej było powiedziane o nowej ewangelizacji, czym ona jest. Więc będę starał się nie powielać tego, co było mówione, a z drugiej strony pokazać też myśl Benedykta XVI trochę na dziś. I co on rozumie przez nową ewangelizację. Myślę, że ostatnie parę dni temu, kiedy Benedykt XVI wszedł na Twittera i wysłał informację, to jest trochę tutaj do tego Facebooka i do tych informacji, które gdzieś są przyjmowane w kontekście nowej ewangelizacji. Ja natomiast skupię się na tym, co Benedykt mówi, dlaczego ta nowa ewangelizacja ma iść w świat i po co ona w ogóle jest. Kościół istnieje, aby ewangelizować, nowa ewangelizacja jako rzeczywistość, którą się żyje. Wiara musi stać się w nas płomieniem miłości, płomieniem, który rzeczywiście rozpala moje życie, staje się wielką pasją mojego życia i tak zapala bliźniego. Jest to sposób ewangelizacji. To cytat z Benedykta. Program nowej ewangelizacji zaproponowany przez papieża jako droga dotarcia do współczesnego świata, tak ludzi wierzących, poszukujących, a także tych wszystkich, którym sprawy Boga i wiary w Niego pozostają obojętne, jest programem całego Kościoła, który istnieje, aby ewangelizować. Benedykt XVI wyróżnia płaszczyzny nowej ewangelizacji i zaznacza, iż pierwszym jej elementem jest własne nawrócenie, chęć pojednania z Bogiem i bliźnimi. Chrześcijanin na tej drodze zdolny jest do pełnego odkrycia w sobie godności dziecka Bożego, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Ewangelizacja swoje źródło zatem odnajduje wyłącznie w Bogu. On jest tym, który pierwszy działa. Wszystkie nasze inicjatywy wynikają z Bożego Słowa. Bóg mówi. Nasze działanie jest odpowiedzią. Droga nowej ewangelizacji prowadzi poprzez fakt nawrócenia i świadomego wyznania, tak zwanego konfesją, o którym Benedykt gdzieś tam mocno się wypowiada, i w naturalnej konsekwencji prowadzi to do caritas, do miłości, którą Benedykt porównuje z ogniem. Ewangelizacja dla papieża nie jest wyłącznie przystosowaniem się do kultury, nie jest przyjęciem pewnych elementów danej kultury w sensie powierzchownego pojęcia inkulturacji, czy zgodnie z którym polega ona na dodaniu kilku nowych elementów do liturgii i zmianie języka. Przeciwnie, ewangelizacja jest nacięciem i jest oczyszczeniem, które prowadzi do dojrzewania i uzdrowienia. Tu chyba trochę takie odniesienie jeszcze do tej interdyscyplinarności, gdzie Benedykt mówi o tym, że
z jednej strony ta ewangelizacja nowa, czy to wchodzenie z teologią w inne dziedziny ma być faktycznie bez uszczerbku dla samej Ewangelii, a z drugiej strony, żeby to było tak logiczne i tak dobrze połączone. Tym, co może przekonać współczesnego człowieka, nie jest chrześcijaństwo historyczne, psychologiczne lub nawet wciąż modernizujące się, lecz jedynie niczym nieograniczone i nieprzerwane orędzie objawienia. Chrześcijaństwo to nie spekulacja filozoficzna, to nie konstrukt intelektu. Chrześcijaństwo nie jest naszym dziełem, to objawienie, wiadomość przekazana nam i nie mamy prawa przekształcać jej tak, jak nam się podoba. Chrześcijaństwo to nie systematyczne, tylko spotkanie ze sobą Chrystusa, a w rzeczy samej z całą Trójcą. Chrześcijaństwo nie powinno być postrzegane jako należące do przeszłości, ani też nie powinno być przeżywane ze spojrzeniem nieustannie zwróconym wstecz, ponieważ Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki. Chrześcijaństwo jest naznaczone obecnością Boga Wiecznego, który wszedł w czas i jest obecny w każdym czasie, bowiem każdy czas rodzi się z Jego twórczej mocy, z Jego wiecznego dziś. Chrześcijaństwo jest zawsze nowe. Cytując Benedykta, chrześcijaństwo to drzewo, które jest nieustannie uzarania, jest zawsze młode. Dlatego powinniśmy doprowadzić dziś, w którym żyjemy, do miary wydarzenia chrześcijańskiego. Powinniśmy, jak mówi Benedykt XVI, wnosić dziś naszego czasu w dziś Boga. Chrześcijaństwo musi stać na gruncie teraźniejszości, aby móc nadać kształt przyszłości. I dalej za Benedyktem, gdy Boga nie ma, świat pustoszeje, wszystko staje się nudne, wszystkiego jest za mało. Wielka radość bierze się stąd, że istnieje wielka miłość, o której mówi esencjalna wypowiedź wiary. Jesteś kimś, kogo Bóg niezłomnie kocha. Dla Ratzingera ta miłość Boga do swoich stworzeń jest stała, a Jego objawienie dane nam raz zostało dane na zawsze. A zatem chrześcijaństwo nie wymaga ciągłej aktualizacji z powodu upływu czasu. Wyzwania, przed jakimi stają chrześcijanie, zmieniają się z pokolenia na pokolenie, jednak zasadniczy wątek czy scenariusz nie zmienia się. Zasady, zgodnie z którymi rozwija się ów teodramat, nie są ustalane przez ludzi. To taki krótki głos do tego, że te metody mają być inne, natomiast nie mogą one być zatracane przez Ewangelię. I tutaj chciałbym się odwołać do tego, co wcześniej Pani mówiła, że metody stosowane w ewangelizacji, które są nieprzystosowane do współczesności, wydają mi się trochę nietrafione, dlatego że Ewangelia jako taki ważny element, powiedzielibyśmy najważniejszy, musi być przekazywana w sposób najlepszy. Czyli jeśli stosujemy do tego metody współczesne, to one muszą być na najwyższym poziomie. Jeśli stosujemy do tego kulturę współczesną, to ta kultura też musi być na najwyższym poziomie. To Chrystus zjawi się jako centrum kosmosu i historii oraz apostolskiego pragnienia głoszenia go światu. Jezus jest centrum wiary chrześcijańskiej i chrześcijanin wierzy w Boga za pośrednictwem Chrystusa, który objawił Jego oblicze. Chrystus jest nie tylko przedmiotem wiary, ale jak mówi list do Hebrajczyków, jest tym, który nam wierzę przewodzi i ją wydoskonala. I tutaj jest odwołanie jeszcze u Benedykta do misji samego Chrystusa, który mówi: Duch Pański spoczywa na mnie. Ta misja Chrystusa, to Jego poruszenie trwa nadal w przestrzeni i czasie, przemierza wieki i kontynenty. I teraz odwołanie do Kościoła. Kościół jest pierwszym i niezbędnym narzędziem tego dzieła Chrystusa, ponieważ jest z Nim zjednoczony. Dlatego w osobistym wymiarze wiary rozbrzmiewa nieustannie obecna wieczność Boga, który przekracza czas i mimo to może być przez nas przyjęty jedynie w naszym niepowtarzalnym dziś. Za rzecz najważniejszą uważa Benedykt rozniecenie w całym Kościele tego pozytywnego napięcia, tego pragnienia, aby głosić ponownie Chrystusa współczesnemu człowiekowi. Jednak aby ten wewnętrzny impuls do nowej ewangelizacji nie pozostał jedynie ideałem i nie grzeszył zamętem, trzeba, aby opierał się na konkretnej i precyzyjnej podstawie, a nią według papieża są dokumenty Soboru Watykańskiego II, w którym znalazł on swój wyraz. Z tego względu wielokrotnie podkreśla konieczność powrotu do litery Soboru, to znaczy do jego tekstów, aby w nich znaleźć autentycznego ducha Soboru Watykańskiego II. Jak sam mówi, odniesienie się do tych dokumentów chroni przed skrajnościami anachronicznych nostalgii i gonienia do przodu i pozwala na uchwycenie nowości w ciągłości. Za przykład niech posłuży sedno przekazu Konstytucji Gaudium et Spes, który staje się dla papieża śmiałą i nową chrystocentryczną antropologią teologiczną, a zadaniem Kościoła ma być wprowadzanie jej w życie. Papież mówi, że jest krytyczny wobec interpretacji, które miałyby przekształcać chrześcijaństwo, jak sam podkreśla, w źle prowadzony sklepik ratujący się krzykliwą reklamą. W rzeczywistości wiarę chrześcijańską można porównać do Bożej medycyny i ta medycyna nie może kierować się życzeniami pacjentów, tym, co im smakuje lub nie smakuje, jeżeli nie chce doprowadzić do grobu. Musi domagać się, aby wyrzekli się nawyków niebędących ich potrzebą, lecz chorobą. Wiara musi żądać poddania się wskazaniom wiary.
I tu przychodzi mi do głowy Steve Jobs, który mówił o tym, że ludziom nie trzeba dać tego, co potrzebują, tylko tego, co będą potrzebować. Trzeba im wymyślić coś, do czego oni będą dążyć. I myślę, że nowa ewangelizacja ma być takim momentem, że nie dajemy to, co ludzie myślą, że potrzebują, tylko pokazujemy im nową rzeczywistość, w którą oni będą chcieli wejść, będą chcieli się gdzieś tam zagłębić. I dalej Benedykt, jeśli dziś Kościół proponuje nowy rok wiary i nową ewangelizację, nie robi tego, aby uczcić jakąś rocznicę, ale ponieważ jest to konieczne. Benedykt mówi o rozwoju duchowego pustynnienia, co mogłoby oznaczać życie świata bez Boga. Już w czasach Soboru można było po trosze poznać z pewnych tragicznych kart historii, ale także obecnie widzimy to każdego dnia wokół nas. Wychodząc od doświadczenia tej pustyni, tej pustynności, możemy odkryć na nowo radość wiary i jej życiowe znaczenie. W ten sposób we współczesnym świecie istnieją niezliczone znaki pragnienia Boga, ostatecznego sensu życia, często wyrażane w formie ukrytej czy wręcz negatywnej. Na tej pustynności trzeba przede wszystkim ludzi wiary, którzy swym własnym życiem wskazują drogę ku Bogu, którzy potrafią pokazać światu i drugiemu człowiekowi sens wiary poprzez swoje własne świadectwo. Żywa wiara otwiera serce na łaskę Boga, który uwalnia od pesymizmu. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ewangelizowanie oznacza bycie świadkiem nowego życia, przemienionego przez Boga i w ten sposób wskazywanie drogi. Wracając do źródła ewangelizacji, jakim jest Pan Bóg, to Bóg przemówił, mówi Benedykt, objawił się i w taki sposób chce... I teraz pytanie, w jaki sposób my mamy przekazać to Jego objawienie, to mówienie się Boga. I pytanie o nową ewangelizację, czyli jak mówi papież, sam fakt, że Bóg przemówił, jest już zbawieniem i odkupieniem. Jak zatem przekazać to orędzie? Sami nie jesteśmy w stanie wymyślić czy stworzyć odpowiedniej metody czy dziedziny do przekazania objawienia. Kościół, który staje się miejscem ewangelizacji, nie jest wymysłem człowieka. Przekaz objawienia w Kościele musi zaczynać się zawsze i tak się dzieje od działania i mówienia Boga. Apostołowie nie założyli Kościoła, nie stworzyli jakiejś doktryny czy konstytucji. Oczekując na modlitwie, wiedzieli, że tylko Bóg może stworzyć swój Kościół. Bóg jest pierwszym działającym. To performatywne działanie Boga wydaje się być pierwszym i podstawowym założeniem. Bóg mówi, czyli działa. Jeśli Bóg nie działa, nasze sprawy pozostają tylko naszymi i nie są wystarczające. Przemówienie Boga jest czasem dokonaniem wiary, jak mówi Benedykt, jest jednak zawsze również teraźniejszością. Dokonanie Boga nie tylko jest przeszłością, ponieważ jest przeszłością prawdziwą, która zawiera w sobie teraźniejszość i przyszłość. Jak niegdyś w kontekście czasowym Kościół powstał z woli Boga i poprzez Jego działalność, Ewangelia docierała do świata współczesnego, tak dziś nowa ewangelizacja, mówiąc kolokwialnie, musi zacząć się od Boga. Bóg musi zapoczątkować coś, byśmy mogli stać się współdziałającymi. I tu dalej cytat z Benedykta. Dlatego zawsze trzeba pamiętać, że pierwsze słowo, prawdziwa inicjatywa, prawdziwe działanie pochodzi od Boga. I tylko wtedy, gdy włączymy się w tę Bożą inicjatywę, tylko gdy usilnie prosimy o tę Bożą inicjatywę, my również możemy stać się z Nim i w Nim ewangelizatorami. Nie zwalnia nas to jednak od podejmowania trudu ewangelizacji. Nasze zaangażowanie, nasza postawa otwartości stają się miejscem spotkania i działania Boga i działania człowieka. I tutaj ostatni z cytatów Benedykta. Benedykt mówi tak. Nasza nowa ewangelizacja jest zawsze współpracą z Bogiem, działaniem razem z Bogiem i opiera się na modlitwie i na Jego rzeczywistej obecności. Benedykt na końcu odwołuje się do zesłania Ducha Świętego i tego momentu, kiedy pojawia się Duch Święty pod postacią ognia i mówi, że ogień pojawia się już na początku kultury ludzkiej, jest źródłem światła, jest źródłem ciepła, jest siłą przemieniającą. I ten ogień Boży jest ogniem przemieniającym, ogniem pasji, który prowadzi do Boga, ale przede wszystkim ogniem, który ma zapalać innych. I tutaj taka droga Benedykta, który mówi, że ta nowa ewangelizacja zaczyna się od każdego człowieka, od jego wyznania, prowadzi poprzez zapalenie się tym ogniem tak naprawdę w sobie i ten ogień, który się pojawia dzięki temu wyznaniu, ma być przekazywany innym i tu ma się odnajdywać jako nowa ewangelizacja. Czyli pierwszy Pan Bóg, który działa, potem człowiek, który wyznaje tego Pana Boga, który zapala się ogniem miłości do drugiego człowieka i dlatego chce mu przekazać coś nowego. To ta konsekwencja, jeśli chodzi o papieża Benedykta, który mówi o nowej ewangelizacji. I na zakończenie. Kościół istnieje, aby ewangelizować. Działanie Kościoła musi być konsekwencją działania samego Boga. Członkowie Kościoła, wierzący chrześcijanie, muszą myśleć i działać tak, jak Bóg tego chce. Dlatego początkiem nowej ewangelizacji musi być własne nawrócenie, musi być własne moje wyznanie i dopiero w konsekwencji nowa ewangelizacja.
Dopiero w takiej kolejności nowa ewangelizacja może stać się rzeczywistością, którą się żyje. Wydaje mi się, że ewangelizacja to gdzieś w którejś kolejności dopiero metody, a najpierw to sposób życia i sposób postrzegania Pana Boga w swoim życiu. Że ja jestem na nowo zewangelizowany i dopiero wtedy mogę działać nową ewangelizację. Dziękuję. Zapraszamy ostatniego już dzisiaj, a potem już tylko będzie dyskusja, podsumowanie. Zapraszam księdza Karola Wiona Jatawkę, który opowie nam o misyjności Kościoła, nowej ewangelizacji na uczelni Jana Pawła II i Soboru Watykańskiego. Dziękuję. Myślę, że ja tutaj będę tylko się starał się opierać na konkretnych takich dokumentach, bo było dużo tutaj mowa o nowej ewangelizacji, o misji. Ja postaram się zatrzymać tutaj myśli Jana Pawła II. Wtedy to daje mi okazję o cokolwiek tutaj powiedzieć, bo naprawdę to ja słyszałem tutaj jest bardzo, bardzo głęboko, bardzo bogaty. Misyjność Kościół według Soboru Watykańskiego II i nowa ewangelizacja, no, też nauczania Jana Pawła II. Możemy zauważyć, że wszystkich dokumentach Kościoła opierają się na takim treścią teologicznym. I taki pierwszy element główny zawsze będzie staranie się budować te dokumenty na tak zwane postawy teologiczne. I tu mówimy o pewnej trinitologii, czyli te zasady, ten wymiar trinitarny będzie zawsze takim wspólnym elementem do zgodzenia się, czy ten dokument się nadaje, czy nie się nadaje. Bo jak widzimy historia właśnie te dokumenty, było nieraz dużo spory, bo właśnie było ten wymiar trinitologiczny, ten wymiar trinitarny. I już widzimy tutaj właśnie co do tego dekretu o działalności misyjnej ad gentes, że ten punkt będzie taki pierwszy punkt główny, że te postawy teologiczne są tam jakby bardzo jasne, że to działalność misyjna ma być oparte na właśnie osobowskiej, ta relacja, która właśnie jest tutaj misyjna, bo już widzimy, że to życie, które płynie od Boga, które rodzi się od Boga i to życie, które jest przekazane właśnie przez Jezusa Chrystusa w jedności Ducha Świętego. Czyli to jest już taka misja właśnie, widzimy między osób boskich i ten dokument będzie bardzo składał nacisk na ten element. I jeszcze dalej, co do właśnie tego dekretu, zanim dojdziemy do Jana Pawła II, jesteśmy w duchu soborowym, widzimy już kontekst właśnie też pojawiania się tego dokumentu, że w pewnym momencie Kościół przeżywa kryzys. Ten kryzys co do misji jest tutaj związany, czysto związany z pierwszym znaczeniem misji w ogóle. Bo wiemy wszyscy, że w pewnym momencie ta misja jest niby związana z kolonizacją. Także widzimy kontekst amerykański, kontekst afrykański. I będzie problem, bo skoro kolonizacja już się kończy, co znaczy misja się skończył? Będzie takie pytanie w pewnym momencie. I Paweł VI nawet zadeklarował, że no to koniec misji. I dzięki właśnie Janowi Pawłem II jeszcze będzie właśnie mówić, dopiero się zaczyna, dopiero się rozpoczyna
właśnie misji. I tak zadeklarował właśnie w Redemptoris misję. Także to ten kontekst i tutaj, ale ten problem też, jeden taki problem jest, powiedzmy tutaj Państwo mówili o tym, pojawianie się potrzeba uznania innych religii, nawet religii niechrześcijańskiej. Dlaczego mamy Nostra Aestate i mamy też wolności religijne, dignitatis humanis. Czyli tu jest problem, bo na początku jakby jednokierunkowe, wszystko było naprawdę proste. Ale teraz trzeba uznać inne religii, nawet niechrześcijańskie. I teraz jest problem z wolnością religii. To wszystko będzie taki kontekst krytyczny dla Kościoła i odnośnie nawet do misji. I dlatego Paweł VI już inspiruje te myśli, ale w pewnym momencie on jest jakby zatrzymany. On jest jakby zablokowany. I właśnie Jan Paweł II będzie odblokować sytuację. I dlatego on będzie właśnie pokazywał w pięknym kierunku, na czym polega misja i jak uzasadnić naprawdę prawda o tym, że Kościół jest swej natury misyjny. I właśnie ten moment jest bardzo ważny. I trzeba o tym wspominać, żebyśmy rozumieli też, jak właśnie te misje aż dzisiaj wyglądają i jak powinien być. I też taki element też, który można tutaj podkreślić, to już powiedzmy pojęcia misji też w pewnym momencie mamy takim razy czy szkoły jakby. Szkoła niemiecka, która będzie podkreślił misji jako pewnej tylko zatrzymanie się w takim głoszenie Bożego Słowa, głoszenie orędzie zbawienia. I to jest właśnie, była taka szkoła właśnie L'École de Munich, ja to tak było po francusku, Münster, ta szkoła niemiecka. I tu jest bardzo tutaj takiej dyskusji na ten temat, bo nawet ojcowie soborowie bardzo korzystali z tym i dzisiaj nawet tak zwana teologia, tak zwana misjologia właśnie dużo korzysta z tym. I misjologia stała się oddzielną już taką dziedzinę naukową dzięki temu, te trzy szkoły. Czyli jest ta szkoła właśnie niemiecka i mamy też szkoła tak zwana L'École de Louvain, to jest belgijska. Belgijska będzie bardziej składał nacisk na tak zwane instalacje, la teorie des implantations. Czyli misja jest misja dzięki instalowaniu kosztów, struktur i tak dalej, i tak dalej. I wtedy to jest misja. I trzecia szkoła będzie szkoła paryska, z Paryż. I ta szkoła bardziej tutaj przedstawia misja jakby takim po prostu pogłębienia kultura religijna, żeby Ewangelia naprawdę przenikała do kultury człowieka. Czyli taka cywilizacja chrześcijańska. I jak widzimy te trzy szkoły, drodzy Państwo, dzisiaj właśnie to jest właśnie misjologia, że ciągle i nawet dzisiaj kierunek jest bardziej do kultury właśnie, bo jak mówimy, że jest kryzys chrześcijański, dekryzynacja, to jest po prostu, że kultura cierpi z kryzysem. Ta kultura na przykład przypadkiem Europy była chrześcijańska, teraz ona cierpi. I widzimy, że misjologia też wypukla te trzy szkoły i to jest bardzo takim istotnie, żebyśmy rozumieli ta misyjność, ta natura Kościół, który jest misyjna. I jeszcze dalej
możemy sobie to już tak w przestawienie, konkretnie przestawienie, powiedzmy, tego dekretu ad gentes, zobaczyć, że właśnie mamy ten kontekst właśnie trinitarnym, tak? Bo już widzimy nawet tak zwane już w pierwszym rozdziale zasady doktrynalnej i tu punkt wyjścia będzie zawsze o tym, że źródło, misja to jest właśnie Bóg Ojca, prawda? I mamy też w tym kontekście właściwe dzieło misyjne pojedomowane na wzór Chrystusa w tajemnicy Jego wcielenia, które dokonuje się w następujących etapach, czyli świadectwo chrześcijańskie, przepowiadane Ewangelii, zgromadzenie ludu Bożego oraz kształtowanie wspólnoty chrześcijańskiej. Widzimy to jest już nawet o samego, jak mówiłem teraz, geneza misjologia, czyli misji. I to właśnie pojawia się w myśli już ojcowej soborowej. I nawet kolejny taki rozdział w tym dekrecie, widzimy już miejsce dla kościoły partykularne, czyli zaszczepione w określonej zbiorowości ludzkiej ofierają się na koszu powszechnym przez udział w działalności misyjnej wśród innych narodów. Podkreśla się przy tym rolę świeckich oraz zakorzenienie w tradycji kościoła. A już ktoś już mówił właśnie na ile było realizowane, czyli receptium. I przed chwilą słyszeliśmy no, różnych ruchów i tak dalej. Tutaj właśnie jeden tutaj prelegent mówi o tym bardzo jasno. I widzimy też w tym dokumencie bardzo, bardzo mocno wymiar charyzmatyczny. Duch Święty, prawda? Że misjonarze są obdarzeni przez Ducha Świętego i szczególnym powołaniem i posłaniem przez Kościół. Ich duchowości i posługiwanie na wzór Chrystusa wymagają starannego i głębokiego przygotowania. Czyli Duch Święty jakby już, który naprawdę daje narodzenia wspólnoty Kościoła, że Kościół jakby urodzi, Kościół rodzi się z taką wydarzeniem w tym tak zwanym synakulum, wydarzeniem pięćdziesiątnicy, ta bardzo wielka rekolekcja, która daje Kościół egzystencję. I ten wymiar duchowy będzie dzisiaj właśnie coraz takim mocniejszy, nawet obecny papież. On wspiera właśnie i papież Jan Paweł II też bardzo wspierał ten wymiar charyzmatyczny, że byśmy się stali być biurokracją, czy tam akademizmem, ale trzeba pokazać Kościół żywy, Kościół, który jest zaskakujący i który jest dynamiczny, bo Duch Święty nie programuje wszystkiego, on zaskakuje w historii i trzeba właśnie wierzyć w takim Kościół. I ten wymiar właśnie działania Ducha Świętego. Potem mamy jakby w piątym rozdziale właśnie wymiar organizacja działalności misyjnej. Tutaj troska o głoszenie Ewangelii na całym świecie. I tutaj takim element istotny jest tak zwany komunii, czyli komunii widzimy biskupów, widzimy właśnie musi być właśnie ta komunia, ta relacja, że nie idzie się i działa się jakby jestem osobny i nie jestem wysłany. Czyli ta kolegialność też była tutaj podkreślona. I później zobaczymy, że właśnie Jan Paweł II o tym jeszcze będzie tam Christel Fidesz Leici, o tym mówić nawet w takim konkretnym punkcie. I już takim ostatni punkt w tym dekrecie będzie współdziałanie wszystkich wiernych w dziele misyjnym, które dokonuje się przez prowadzenie życia prawdziwie chrześcijańskiego. Zanoszenie do Boga modlitw i przez pokutę, aby mogła wyrastać we wspólnotach łaska odnowy. W strukturze hierarchicznej Kościoła w
Własną niezastąpioną rolę odgrywają biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i świecy. Czyli po prostu Sobór Watykański II, który po prostu pokazuje, że kiedyś to świecy trochę byli daleko od Kościoła, od wszystkiego. I teraz jakby prosimy o maksimum dla świeckich. I to jest to, co widzimy właśnie w tym dokumencie. Ale na ile to jest realizowane dzisiaj, jeszcze nie wiemy w Kościele powszechnym. Ale już było właśnie 50 lat temu tak proponowane. I taki ostatni charakter tego dokumentu to jest ta eklezologia misyjna, oparta na właśnie na komuny, na jedności, bo Kościół ma być ciągle jednoczona, czyli trzeba głosić, nie można iść w podziałach i głosić Jezusa. I dlaczego mówi się, że w Afryce ekumenizm się urodziło? Bo to jest było tak, że tutaj Sząsa było tutaj, przyjechał misjonarz z Niemiec, a tamtym przyjechał z Holandii i tutaj mówi to samo, ale on tam należy do innego kościoła i to. I Afrykańczycy zaczynają mówić, no ale przyjechali do nas, ale mówią to samo, dlaczego oni nie są razem? I ekumenizm się narodził. Jak czytamy, będziemy Państwo wiedzieć, że właśnie z terenu afrykański, z terenu misji. Także to jest to. Tak? No to trudno. Czyli skończymy to, czyli na zakończenie. Tylko może jeszcze mówić, że Jan Paweł II po prostu nie mówi coś innego. On ciągle tak mówi, żeby po prostu ta hermeneutyka, żeby ciągłość była i żeby właśnie otwartość na... I tylko on będzie dużo pomagał Pawła VI w tych pytaniach, które tam zablokował się. Bo Jan Paweł II będzie powiedział, że nie. Nawet pomimo fakt, że uznajemy inne religii, nie chrześcijańskie, ale trzeba głosić Chrystusa. Chrystus należy się głosić. Nie wolno się zatrzymać. Chrystus trzeba. I to jest jego eklezjologia, Jana Pawła II. I to pomogło dużo. I jeszcze Chrystus Fidelis Laetis, on daje te pięć kryteriów apostolstwa. Także no naprawdę jest szkoda, że już nie ma czasu, ale na zakończenie możemy powiedzieć, że można taką misję, dzisiaj powiedzmy, jest słowo misja, które budziło kontrowersje kiedyś, ale ciągle widzimy ten wymiar bardziej ewangelizacyjny, bo niektórzy źle kojarzyli, że misja odnosi do kolonii i tak dalej, ale dzisiaj mamy wątek ewangelizacyjny, ewangelizacja misyjna, czyli właśnie dla ludzi, którzy nie znają jeszcze Chrystusa, ewangelizacja duszpasterka, czyli gdzie już jest ludzi właśnie wierzący i ewangelizacja tak zwana powtórna. I to jest, należy nawet powiedzieć, to jest nowa ewangelizacja. Czyli o to chodzi właśnie też, żeby ta nowa ewangelizacja ciągle była misyjna. I na zakończenie też popieram tych, którzy mówili, że trzeba naprawdę interdyscyplinarność. Bez tego nie da się jakośkolwiek nowej ewangelizacji prowadzić. I w każdej formie dziedzinie, czy będzie filozofem, czy będziesz lekarzem, niech będzie to wierzącym człowiekiem misyjnym i będziemy naprawdę żyć z nową ewangelizacją. Dziękuję. Zanim przejdziemy do podsumowań, to ja myślę, że tak nam fajnie dyskusja poszła w pierwszej części. Nie wszyscy mogli być, a myślę, że doskonale ta druga część wpisała się nam. Te pytania, które tam zostały postawione w części pierwszej. I ja ze swojej strony, znaczy tak, proszę się zastanowić nad pytaniami, albo o czym chcieliśmy jeszcze porozmawiać. Ja myślę w ogóle, że tutaj to pytanie.
zainteresowanie właśnie z tą wiązką kościoła i gdzie ona jest i kiedy ona w ogóle nadejdzie, czy już nadeszła, to jest w ogóle niesamowite, bo tak nie wiem, od 20 czy nawet więcej lat się ciągle mówi, że to nadchodzi, wiosna kościoła nadchodzi i nadejść nie może. Więc to takie właśnie pytanie, gdzie, tak, czy ona w ogóle nadejdzie i co to właśnie znaczy. I no właśnie, że na pierwszy w tej części referat o tej interdyscyplinarności tak niesamowicie nas wprowadził właśnie to, o czym tutaj mówiliśmy też w kontekście nowej ewangelizacji i tego, jak w ogóle, co teolog ma w ogóle do zrobienia, tak? Bo pytaliśmy, Janko, bo tak padło właśnie takie pytanie też po Soborze właśnie watykańskim, jaka jest rola teologa i co, do czego on w ogóle służy, tak? To, co jest. I myślę, że ten akurat tutaj się referat pokazał, jaką drogą teologia powinna iść, bo otwarcie się też na inne nauki. To takie moje refleksje. Nie wiem, czy ktoś jeszcze coś... Właśnie miałem powiedzieć tam, że odnośnie do pytania, żeby teolog był misyjnym w tym momencie, tak. Że to będzie odpowiedź, prawda? Znaczy, bo ja myślę, że to jest ważne, żeby tak po... żeby też porozmawiać w takim swoim gronie teologów młodych. No bo tak możemy się spotykać, możemy wygłaszać ładne referaty, potem je wydawać, ale właśnie co z tego, tak? Żeby coś jeszcze robić. Ja się muszę uciekać, jak to mi praca wzywa, ale powiem z tą interdyscyplinarnością, że to wcale nie jest takie proste. Mam, jak ze swojego doświadczenia też właśnie młodego naukowca, wychowanego na wydziale teologicznym, a tak naprawdę próbującego też swoich sił też w zupełnie innych dziedzinach. Jakby z naszej strony my to bardzo chętnie podejmujemy i bardzo byśmy chcieli, tak jak mój Instytut także Edukacji Medialnej. Wiadomo, że gdzieś z zakresu też mediów i dziennikarstwa też sobie działa, to jednak też teologowie po części na pewno, ale kiedy z drugiej strony my jako teologowie chcemy wyjść gdzieś, czy działać na innych wydziałach, czy podejmować prace naukowe, interdyscyplinarne, łączące, czy to powiedzmy kościół z politologią, tak jak ja obecnie próbuję zrobić, okazuje się, że wcale nie jest to już takie proste, to już nie jest tak wcale bardzo życzliwe, jakby się nam wydawało. A oczywiście forsujemy, drzwi próbujemy, ja na przykład u siebie walczę o to, żebym miała do tego prawo, żebym mogła się też wypowiadać w kwestii Kościoła jako instytucji także politycznej i jego praw i tak dalej. Ale już wiem, że jest to dużo trudniejsze i mam start trudniejszy, nie tylko zresztą ja. Jest to powszechny problem, ponieważ ja po pierwszych trudach na swoje uczelni dopytywałam się na inne, czy jest podobnie. Nie jest to niestety takie proste i myślę, że o to trzeba walczyć, bo to jest faktycznie nasza przyszłość i tak powinniśmy działać. Ja sobie też nie wyobrażam inaczej. Zresztą tak sama naukowo działam, że staram się łączyć już teraz nie tylko z jedną dziedziną, ale z wieloma. Ale nie zawsze jest to dobrze widziane. Wręcz mi powiedziano, no są teologowie, to oni są do teologii, jest ktoś politologiem, jest do politologii. Jak ja bym był, chciał się wypowiadać na tematy teologii, to teolog by mnie zjadł, tak? Bo nie jestem teologiem i nie mam prawa w tej dziedzinie się wypowiadać, łączyć tego i tak dalej, i tak dalej. I jest to duży trud i naprawdę o to trzeba walczyć. Nie wiem, czy Państwo się tak samo z tym może jakoś ścierają, natomiast ja obecnie, ponieważ piszę swoją pracę naukową właśnie w takiej dziedzinie interdyscyplinarnej, znaczy łączę to, staram się, no zauważam ogromny trud i walczę o to, żeby była taka możliwość przynajmniej na mojej ścieżce, ale nie jest to proste. Nam się wydaje z perspektywy teologii, no my łączymy, to jest wszystko fajnie. Nie zawsze nam pozwalają wejść i chcą. Znaczy ja myślę, że problem nie jest to, żeby ktoś nam nie pozwala łączyć dwie dziedziny, tylko chodzi o to, że na przykład pani jako teolog i jako politolog ma pani jak najbardziej prawo się wypowiadać. Ale połączyć oba politologię z teologią i stworzyć sobie na przykład pracę jedną, która by broniła też teologii, już nie jest to takie proste. Proszę mi uwierzyć właśnie mentalnie, dlatego że się z tym starłam i było to moje ogromne zdziwienie, gdzie u nas jakby stworzyć pracę w drugą stronę naszą wydziału nie byłoby najmniejszego problemu, to się okazuje, że na wydziale politologii już nie jest to takie oczywiste. Na przykład. Ja mam takie odnośnie tej interdyscyplinarności, że nagle jakby dwie strony. Z jednej strony psychologia, która tam się pojawiła i problem psychologii, która właśnie niby nie ocenia i nie jakoś tam nie wartościuje. Z drugiej strony chrześcijaństwo, które w pewien sposób jest gdzieś tam naznaczone pewną moralnością czy etyką, to jest jedna rzecz.
A druga rzecz to są też psychologowie, którzy kiedyś doświadczyłem tego, nagle rozmawiając z psychologiem, który mówi, że wyszedłem z kościoła tak zły, że nie wiedziałem, co ze sobą zrobię, bo nagle usłyszałem na ogłoszeniach parafialnych, że jakby ktoś chciał skorzystać z porady psychologa katolickiego, to u nas są psychologowie katolicy. I on, ta osoba mówi do mnie, znaczy co znaczy psycholog katolicki w tym momencie? Jak to połączyć? Bo to, że księżom czy nam wszystkim jakoś tam ta psychologia konfesjonalna pomaga, jak najbardziej tak. Natomiast gdzie jest ta granica, kiedy ja muszę postawić granicę, nie wiem, dekalogu w psychologii, gdy przychodzi z jakimś problemem. Więc tu jest chyba taki problem tej interdyscyplinarności, myślę, w dużej mierze. Ja myślę, że była taka dyskusja. Tutaj wasze istnienie stowarzyszenie, nie tylko wasze, to było Polskie Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, ale przy powstawaniu tej oto instytucji była bardzo wielka debata i bardzo wielka dyskusja, ponieważ pierwotnie projekt zgłoszony powołujący takie stowarzyszenie brzmiał Stowarzyszenie Psychologii Chrześcijańskiej. O ile dobrze miałem, tak było ujęte. I wtedy się podniosła bardzo wielka dyskusja na temat psychologów, że czegoś takiego w ogóle nie ma. Nie ma czegoś takiego jak psychologia chrześcijańska. I to jest jakby, tutaj nie ma matematyki chrześcijańskiej, nie ma socjologii chrześcijańskiej, nie ma fizyki chrześcijańskiej, nie ma biologii chrześcijańskiej. Biologia jest biologią, psychologia jest biologią. Natomiast słusznie przemianowano to stowarzyszenie na Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. To jest różnica, dlatego że owszem, to jest cały czas dyskusja. Psychologia jest, jak mówię, psychologia jest młodą nauką. Tak naprawdę w świecie nauki to jej istnienie 150-letnie około to jest nic. To jest nic. Tak naprawdę psychologia do dnia dzisiejszego nie dopracowała się żadnej porządnej teorii. Cały czas to są pewne tezy, potwierdzone badaniami, ale cały czas nie ma jednego spójnego systemu teorycznego. Jest w drodze poszukiwań. No i wydaje mi się, jest taka dyskusja, że właśnie na ten temat, że psycholog powinien być neutralny, ale tak naprawdę nie ma ludzi neutralnych i to są tematy, które są żywo dyskutowane. Niemniej jednak, żeby to jakoś zawiesić, ja bym powiedział tak, że właśnie potrzebny jest nasz głos w tej dziedzinie. I jest w dziedzinie psychologów, nawet nie osób duchownych czy wierzących, ale w dziedzinie psychologów w Polsce jest kilka nazw, które podejmują takie próby łączenia tematu duchowości i psychologii. I to jest bardzo ciekawe, jest taka Wielkiego, to jest Straż Romanowska, która właśnie pisze o początkach psychologii, że psychologia ma porządek filozofii. Nie? Próbuje się trochę psychologię od tego dzisiaj odciąć swoją metodologią zupełnie, ale jednak pisze się to, co dzisiaj uprawia psychologia w ramach swojej metodologii, czyli badań empirycznych, zupełnie empirycznych. Nie jest wyczerpujące dla psychologii. Ale wydaje mi się, że nasze miejsce i też jest takie prowadzenie dyskusji, tym bardziej, że no w jakiś sposób te tematy nas żywo interesują i są dla nas ważne. Ja bym tutaj jeszcze nawiązał do tego, co pani chyba już wyszła, tak? Mówiła, ale ten głos został powiedziany. Dlaczego może być ten problem w łączeniu dziedzin? To nie jest odpowiedź 100%, ale wydaje mi się, że brakuje nam właśnie metodologii opracowanej do współpracy. Ta równowaga polega na tym, że często właśnie pytamy, ale jaką my metodą będziemy współpracować? Nie? No bo my mamy wewnętrzną metodę teologii, opartą na źródłach objawienia i na tradycji, tak powinno być. Ale do współpracy z innymi dziedzinami musimy też wypracować wspólną metodologię. I mówię tutaj o metodologii nauk społecznych, o tym mówić szerzej, ale możemy robić różne przecież badania socjologiczne i psychologiczne, pokazujące związek religii, religijności, przejawów religijności na jakość życia człowieka. Takie badania są prowadzone i one są bardzo korzystne dla nas, te teologie. Bardzo korzystne. A one są niewykorzystywane przez nas w takiej dyskusji. I chodzi o to, żeby umieć mądrze wejść, żeby tak jak mówiłem, takim jakimś moim, nie wiem, taką myślą stroną jest, że gdyby każdy instytut teologii miał taką komórkę współpracy interdyscyplinarnej. Nie po to, żeby uczynić to głównym narzędziem, ale żeby to też nie było takie hobby dla jakichś tam szaleńców, tylko żeby to było rzeczywiście integralnym elementem kształcenia dzisiaj teologii. Nie? Uczenie, jak wiązać tą teologię, ten fides ad ratio, tak? Dzisiaj. Trzecia rzecz,
zapisać sobie to pytanie, pani tak dzielośna kościoła, pozwolę sobie tak, taką refleksję dorzucić, że mnie się wydaje, że ta wiosna kościoła nie ma granic geograficznych. I na ostatnim właśnie synodzie poświęconym nowej ewangelizacji tam podniósł taki głos, że, no ta, że ta nasza europejska teologia ona się tak trochę zamknęła w sobie i my ciągle mówimy o tej wiośni o kryzysie, bo mówimy o naszej europejskiej sytuacji. Natomiast my dostrzegamy, że ten Kościół bardzo zaczyna żyć poza granicami Europy. I jeśli bym dodał jeszcze jedno do tej interdyscyplinarności, to także w ramach teologii brakuje interdyscyplinarności, otwarcie się na teologię taką, bym powiedział, pragmatyczną, przychodzącą też z innych szerokości geograficznych niż europejska. I to może być nasz błąd, że my ciągle się mieszamy w sobie, ciągle mamy jakieś problemy, a brakuje nam takich doświadczeń, czy otwarcie się większego na doświadczenia, które Kościół rodzący się, bo to nigdzie nie zostało powiedziane, że to jest wiosna w Europie, tak? To jest wiosna chrześcijaństwa, wiosna Kościoła. I być może te impulsy przyjdą teraz innych niż nasz kontynent europejski. Wydaje mi się, że trzeba być na to otwartym. Dobrze było, żeby Kościół był na to otwarty i mógł z tego czerpać. I tak mi się wydaje. To takie przepraszam za trochę zajęcie znowu czasu. Też to istotne, co się powiedziało o tej otwartości właśnie na inne sposoby niż europejskie wyrażenia prawdy. Czy jeszcze ktoś coś? Że już wszyscy czasy lekko pamięci. Poprosimy Grabarnińskiego o krótkie podsumowanie. Jak zawsze na tych dwóch czystościach, proszę Państwa, musimy zacząć od tego, co każdemu się słusznie należy. W związku z tym na ręce pani dr Agnieszki składam podziękowania Instytutowi na pana drugiego za pomoc w organizacji pod każdym względem. Na ręce księdza Marka składam podziękowania wszystkim doktorantom, którzy przyczynili się marnie do zorganizowania tej konferencji. Szczególnie czułe słowa, ale nie widzę. Chciałem przyjąć do pana Marcina, który zadał o internetową, informatyczną stronę tegoż wydarzenia. Proszę państwa, tylko krótka refleksja, może trochę przewrotna. Chciałem zacząć od cytatu. Właśnie teraz jakoś skojarzyłem, słuchając tego, co państwo mówią. Cytatu z niekoniecznie chrześcijańskiego filozofa, mianowicie Syrena chrześcijańskiego, nie katolickiego, to mi chodziło, protestanckiego filozofa, Syrena Kierkegaarda, który w swoim jednym z pism rysuje, czy maluje, kreśli taki obraz. Chrześcijanie żyją jak gęsi na podwórzu. Każdego siódmego dnia odbywa się parada. Elokwentny gąsior stoi na drabinie i gęga o cudzie istnienia gęsi. Opowiada o czynach przodków, którzy niegdyś odważyli się wzlecieć i chwali miłosierdzie Stwórcy, który dał gęsiom skrzydła i instynkt fruwania. Gęsi są głęboko wzruszone, pochylając przejęciem głowy, chwalą kazanie i elokwentnego gąsiora. Lecz to wszystko. Jednego nie czynią. Nie wzbijają się wzwyż, lecz rozchodzą się na obiad. Nie szybują, ponieważ ziarno jest smaczne, a podwórze bezpieczne. Proszę państwa, wydaje mi się, że to nasze spotkanie w jakiś sposób zaprzecza tej bardzo smutnej, prawda, i w jakiś sposób mówiące o pewnej hermeneutyczności i stagnacji rzeczywistości kościołowej historycznej. Parę lat temu, właściwie już paręnaście, także czas płynie szybko, bo pamiętam, to była lektura czasu seminaryjnego, pojawiła się bardzo interesująca książka Dzieci Soboru zadają pytania. Nie, może też państwu znana, będąca próbą właśnie reinterpretacji pewnych spraw, które na Soborze się pojawiły, z punktu widzenia tych, którzy ów Sobór przeżywali jako ludzie bardzo młodzi, chłonący to, co jest rzeczywistością tam, powstających impulsów dla życia Kościoła, również dla teologii. I my tutaj jakby stanowimy drugie już pokolenie, jako że nikt z nas fizycznie Soboru nie pamięta, a jednak cały czas czerpiemy z tej rzeczywistości. Pytanie są zawsze najbardziej kulturotwórcze, to mówił zawsze profesor Świeżawski, ale i też zobowiązujące, prawda? Czyli kategoria naszego tu zejścia, naszej refleksji jest jakby odpowiedzią na to, co Sobór mówił, zobowiązując Kościół do ciągłego czytania znaków czasu i z tego, co jest pewnym impulsem i nauczaniem, prawda, spływaniem nowych, po pierwsze też obszarów działań, ale i nowych idei do
realizacji. O filozofii jeden z myślicieli mówi, że jest ona pracą budowy. W zupełnie niespodziewanym momencie nagle miejsce, które od lat leżało odłogiem i nic się tam nie działo, zaczynają powstawać nowe struktury. Wydaje mi się, że kategoria budowania kościoła może mówić podobnie. Pewne rzeczywistości, które w momencie realizacji się soboru nie były istotne, czy nie były pierwszorzędne dla nas w czasie jakby nowego kontekstu kulturowo-historycznego, zmian, które następują, stają się bardziej, prawda, drażniące, czy bardziej inspirujące. I sobór okazuje się, daje na pewne pytania rozwiązania i podpowiedzi. W związku z tym może mówić o jednak pewnej ciągłości, wbrew temu, co tutaj pani Agnieszka chociażby pokazywała, pokazując myślicieli kontestujących myślenie soborowe. Sprawa taka bardzo, powiedzielibyśmy, już podzamykająca. Swego czasu odczytał nam Miłosz, został zapytany, kto jego zdaniem jest najwybitniejszym polskim literatem, którego, prawda, twórczość wejdzie do kanonu literatury światowej. Ów, prawda, noblista, sympatyczny, wtedy starszy pan, powiedział, że jest tylko jedna taka osoba, jest to Jan Paweł II. To jest jeden problem. Nikt go nie czyta. Wszyscy się zachwycają i, prawda, cytują, ale tak naprawdę nikt nie przejmuje się tym, co jest treścią, esencją tego jego przesłania. Wydaje mi się więc, że kluczem do ciągłego czytania soboru, tym, co jest zadaniem dla nas, prawda, i ciągłym też twórczym budowaniem rzeczywistej teologii, jest po prostu czytanie, ciągłe nowe wczytywanie się, odkrywanie tego, co te teksty z sobą przynoszą. Dziękuję wszystkim za udział. Zapraszam na obiad, który odbędzie się w budynku sąsiednim, czyli byłego seminarium, czyli teraz rozmaitych innych instytucji. Ksiądz Marek poprowadzi pewnie, tak, którzy nie znają drogi, w związku z tym damy dobre miejsce. Dobre miejsce, właśnie, tak. Czyli trzeba obejść się dalej. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem, wszystkie te świąt, informacje zostaną przesłane mailem odnośnie teksty do 31 stycznia, ponieważ naprawdę ten proces wydawniczy trochę trwałeś. Nie zajmuje to wiele.